Dawid Myśliwiec, drodzy Państwo, z kanału Uwaga! Naukowy Bełkot. Dziękuję Dawid, że wpadłeś do Dziękuję nas. Dziękuję za zaproszenie. Jest, jest, jest jakiś dzisiaj dzień, środa, a ty przyjechałeś ponad 4 godziny z Lublina, żeby tutaj z nami siedzieć. Dzięki, dzięki ci, jestem wdzięczny. No, trochę się wprosiłem, nie wiem, czy pamiętasz. Jak ty się wprosiłeś? Ja do ciebie najpierw napisałem. Um, że już napisałem. I ty chyba na live jest, Jakubem? Tak. Napisałeś? No. Ale ja byłem tam w skrzynce, inne chyba siedziałem. Więc... Nie, nie znalazłem cię. Nie znalazłeś mnie? Nie znalazłem cię. No w to sorry. No ale w każdym razie jesteś no to jestem, się liczy. Jestem. Um, Dawid ze Świata Nauki. Będziemy się, roz... Będziemy się rozprawiać z mitami. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jaki jest świat akademicki. Będziemy rozmawiać o... O czym będziemy rozmawiać, Dawid? O czym, o czym my gadaliśmy przed wejściem? Było tyle ciekawych tematów. My już w zasadzie odbyliśmy <laughs> rozmowę. To jest, tak. Możemy się chyba pożegnać w tej sytuacji i co? Cztery godziny do domu. Daj spokój. Przecież ludzie są rządni wiedzy. Teraz, wiesz, ludzie sobie palają w autach, siedzą. Chcą się czegoś dobrego dowiedzieć. O sobie. O nauce. Dobra, powróćmy ten, wróćmy wróćmy do jednego z tematów. O, o, o panu... Możemy no. mówić o panu Ziembie? Tak... No, możemy spróbować. Spróbujmy, no. spróbujmy. Bo gadaliśmy o tym, jak jak częste dzisiaj jest poruszanie się po świecie nauki bez przygotowania. O, tak bym, tak bym powiedział. Nie powiedziałbym, że... A, przepraszam, pan z, Zięba... z przygotowaniem. Nie, nie, pan Zięba nie jest bez przygotowania. To mu trzeba oddać, że on swoje przeczytał. Okej, okay. okej, okay. czyli, czyli co, o no, co tu my... chodzi? zakres trochę dla ludzi, którzy, wiesz, nie, nie są w temacie... Bo ten problem jest czy częsty w wielu aspektach, w wielu dziedzinach? Nie? Przede wszystkim to jest bardzo popularny, nie wiem, czy powiedziałbym, problem, no ruch taki. Ruch, tak, inicjatywa tak, tak, społeczna tak. związana z tym, co robi pan Ziemba. Bo dzisiaj mamy takie czasy, że prawie każdy może napisać książkę. Tak. Tak, właśnie. Nie, nie wiedziałem, czy mogę sięgnąć. No, dawaj. Do, do kupienia. Dawaj, no, dajesz. Możesz <noise> mówić wszystko. Y każdy może prawie napisać książkę. Uh -huh. W związku z tym te książki są i dobre, i złe. I na tematy bardzo prozaiczne, i na tematy bardzo wygórowane, takie powiedzmy wymagające. I pan Zięba napisał książkę a propos alternatywnych metod leczenia. Nie chcę ich tutaj spłycić. Bo też nie chcę się wypowiadać na temat czegoś, czego nie przeczytamy, ja czy tam tylko fragmenty. Czego dotyczą te alternatywne metody leczenia? Na przykład. To jest chemioterapia, witaminą na przykład, C? Na przykład chemiot zamiast chemioterapii wlewy z witaminy C. To jest jedna. Wlewy gdzie? Dożylne? Dożylne wlewy. Jak marihuana. Dożylne wlewy. No, jak dożylne jak wlewy. Marihuana to wlewy, mhm. tak. I inne twarde narkotyki. No. Też. Mhm. I, I o ile to jeszcze nie jest może tak bardzo w moim przekonaniu, oczywiście, bo każdy ma prawo do swojego zdania. Nie jest to może tak bardzo szkodliwe, to poglądy, które... Tak jakby Bo do, pan Zięba kontynuuje teraz swoją działalność na polu alternatywnych metod leczenia bardzo y, aktywnie, żeby nie powiedzieć agresywnie. Mhm. I można wklepać, ma chyba kanał na YouTubie. To jest Jerzy, Jerzy Zięba? Tak, Jerzy Zięba. Ma kanał na YouTubie. Zięba czy Zięba? Zięba. A Zięba, przepraszam. Jerzy Zięba, jak wpiszesz Jerzy Zięba YouTube albo Facebook o Ukryte Terapie, to jest jego strona. Mhm. Ma kanał na YouTubie. Tam się... no, zobacz, jaki uśmiechnięty człowiek. Co ty, co ty go krytykujesz? Tak, bo to jest człowiek, który naprawdę bardzo fajnie się wypowiada, ma dobrą prezencję i tak Aha. dalej, i tak dalej. Mhm. Natomiast bardzo dużo szkodliwych rzeczy można przeczytać w tych książkach, Dlaczego potencjalnie szkodliwych. Szkodliwy? Dlaczego szkodliwych? Dlatego na przykład, że w tych książkach jest postawiona nauka akademicka, medycyna o, akademicka. Stary strukturyzator wody. No właśnie. Co to jest struktury wody? To jest urządzenie, które prawdopodobnie jakimś polem magnetycznym albo specjalną strukturą wirów. Przynajmniej tak twierdzą y, twórcy tego urządzenia powoduje, że woda ma strukturę uporządkowaną i jest y, dla ciebie zdrowa. No srebro. Srebro generalnie bakteriobójcze w dezodorantach można znaleźć cząstki srebra, bakteriobójcze, ale jednocześnie jak się na przykład spożywa mhm. coś takiego, co się nazywa koloidalne srebro w nadmiarze, mhm. to można sobie zaszkodzić bardzo mocno srebro odkłada się wtedy w skórze ponieważ w postaci związków się odkłada takich, które są fotoaktywne pod wpływem działania promieni słonecznych zmienia kolor na niebieski, ludzie wyglądają jak smerfy. Jak sobie piszesz, argyria, słówko wyszukiwarca... Argyria? Argyria. Od argyro, bo AG to jest skrót srebra, właśnie od srebra, a od argyros. Srebrzyca, tak wyglądają ludzie z argyrią. Tacy smerfni są. Uh -huh. Oni próbowali się na własną rękę leczyć srebrem koloidalnym i przedawkowali. A sole srebra niektóre pod wpływem działania y, światła słonecznego właśnie mhm. zmieniają kolor na taki ciemnawy. No dobra, no to widzę jakieś książki, Biała Mafia, co to jest? Że lekarze są źli? To jest pewnie tak, bo tam właśnie wszystko, co jest związane z, no, z taką medycyną, powiedzmy konwencjonalną, którą uprawia się w większości szpitali na całym świecie, z mhm. akademickimi podejściami do, do, do medycyny, mhm. jest przedstawiana jako coś złego bo jest niezrozumiałe, jest oparte na kupionych badaniach, oczywiście uh -huh. tak jest tam prowadzona narracja tak. i tak naprawdę każdy sam może się wyleczyć, może zrozumieć działanie medycyny na chłopski rozum na logikę. A pan Jerzy Zięba przed tym jaki był, przepraszam, że ci przerwałem, hmm. bo widzę, że jesteś wkręcony <grych> w dobrym kontekście. No. No. Pan Jerzy Zięba wcześniej był znaczy zanim zaczął taką Nie wiadomo. Bo hmm, też tak, tak. Nie, nie śledziłem jego życiorysu, ale on skończył prawdopodobnie coś związanego z. A, nie jest oficjalnie jakoś, tak. A czekaj jest. Polski naturoterapeuta. Naturoterapeuta, hipnoterapeuta. Po youtuber jest. jest nawet. O, proszę, a czemu ja nie mam I... wpisany wodę youtuber? Myślałem, że to nie jest poważny zawód, żeby wpisywać na Wikipedię. Nawet jest słowo Wiki na Wikipedia. Tak, faktycznie. Wiki... No dobra, okej. Okay. Proszę <grym> mi wpisać. E, życiorys. Od 90. lat się zajmuję Wcześniej był inżynierem prawdopodobnie, yy, chyba z tego, co wiem, nawet w mhm. Krakowie wyszkolonym. No dobra, ale ty jesteś człowiekiem, ty jesteś człowiekiem świata nauki, który stara się w tym świecie nauki obsować i zresztą teraz może się to jeszcze bardziej. W wdroży, tak? Może. Możemy mówić o tym? Nie możemy? To Czyli jest już... ponad powierzchnią, pod powierzchnią? Badania lekarskie muszę przejść i będę podpisywał umowę na uczelni. Będę mógł się nazwać naukowcem profesjonalnie, bo będę pracował na uczelni no, no polskiej, no, publicznej. Więc będziesz częścią tej kliki tak. i ludzi, którzy nas gnębią, biorą nasze zdrowie jako zabawkę, bawią się nami. No I zapie... biorą pieniądze od korporacji medycznej. Biorą pieniądze od korporacji i zamieniają nas po prostu na swój użytek i bawią Zobaczcie, się. Zobaczcie, jak woda no. wygląda. No. Yy, ale tak właśnie też pytałem o to, czy ty sobie tak czytasz taki, takie publikacje, czy znaczy publikacje, takie książki, czy tam wypowiedzi, filmiki na YouTubie, takich ludzi? Myślisz sobie, nie no, ma, Ale masz, na pewno musisz mieć, jako, jako człowiek nauki, ten sceptyzm, nawet sam do siebie, że ty, kuźwa, ten człowiek może ma rację. I teraz ja muszę wszystko zrewidować, o czym on mówi, czy może, może faktycznie jestem kukiełką w rękach korporacji. Yy, dlatego... Jak mogę w filmach omijam temat Jerzego Ziemby, mhm. bo y, nie czuję się, nie chcę powiedzieć, może, za, a może i powiem, że nie czuję się psychicznie na siłach, żeby się jeszcze z nim zmierzyć. Okej, okay. bo że to, się wiesz, żeby cię zjechał. Y, wiem, że to jest prawdopodobnie to by się obiło zupełnie inny poziom dyskursu. To znaczy? To znaczy, ja podałbym konkretne y, źródła, a y, pan Ziemba powiedziałby: No, sorry, ale ty cytujesz kupione badania i na takie argument okay. ja nie mam odpowiedzi. No nie masz. Nie mam, czyli ta dyskusja w ogóle do niczego by nie zmierzała to po pierwsze. Mhm. Po drugie moim zdaniem na podstawie fragmentów tej książki, które ja czytałem, pan Zięba ma braki w wykształceniu medycznym. Ale Niech, czy to jest już powód do tego publikacji? Ma braki w wykształceniu chemicznym, na przykład jak mówi o chemicznej strukturze witaminy C, używa tam takich sformułowań, które są bardzo kolokwialne. Mhm. Ja rozumiem, że tak jak książka może i miała być, ale no po prostu przekaz jest taki, że, że pewne rzeczy są na maksa spłycone, o których się mówi. I w związku z tym. Też jest, to, może jest inne prawdopodobnie podejście do wyboru źródeł, bo on cytuje źródła naukowe, z tym, że trzeba wiedzieć, że w nauce bardzo rzadko spotyka się tak, że w jakiejś dziedzinie funkcjonuje tylko jedna teoria. To jest, to jest najprawdopodobniej zmaganie mm. kilku hipotez, mm -hmm. które są osadzone na tych samych podstawach. I potem się spotykają naukowcy i mówię, ej, jaką hipotezę ty wyznajesz? Ja tak, mówię, ale, no taką, a taką, Dokładnie, to o dokładnie. Tym. ja się zajmuję adsorpcją okay. teraz w swoim, w swoim doktoracie mhm. i z miejsca można wymienić 15 teorii adsorpcji, które wcale się nie, wykl nie wykluczają. Aha, tylko nikt nie jest pewny, która jest najlepsza. Nikt nie jest pewny, która jest najlepsza. Każdą można opisywać to, co się widzi, jak no, się no. mierzy jakieś y, rzeczywiste układy, ale żeby podać taką jedną nadrzędną, to jest bardzo ciężko, albo żeby powiedzieć, że ta konkretnie tutaj, a ta konkretnie tutaj. Dobra, to w takim razie, co ty na to, że oni, jakby zwolennicy ruchu antynaukowego, mają po prostu swoją kolejną hipotezę i czemu mielibyśmy komukolwiek bronić nie. Doskonale, taką... bo do tego dążyłem. I teraz, z czym ja miałam <laughs> największy problem? Właśnie, z czym ja mam największy problem? Na przykład, taki jest ten kanał Jerzego Zięby. Tak, może że zerknijmy. Kiedy ja wrzucam swój film, kiedy większość ludzi wrzuca do internetu swój film, to jest sekcja komentarzy, gdzie ktoś, kto ma inne zdanie. Może się wypowiedzieć. Wiadomo, że bardzo często byliby tam hejterzy, mhm. że osoby by dawały minusy. Natomiast jeżeli się spojrzy na, na filmy y, pana Ziemby, to bardzo długo mhm. nie wiem, czy może, może w tych starszych filmach jeszcze tak dalej jest w ogóle możliwość komentowania jest wyłączona, możliwość oceniania filmów jest wyłączona. Tutaj czy, jest wyłączona właśnie tak. Y bo, bo to są takie spojrzenia, bardzo długie wypowiedzi, które właśnie rozbijają się o to, że lekarze to są mordercy, bardzo często, bo nie pozwalają y, podawać wlewów z witaminy C, że. Y Taka, taka metoda, że najlepiej to się leczyć głodówką w niektórych sytuacjach. Mm -hmm. Oczywiście, i teraz prawda jest taka. coś, trochę wygląda jak lekarz, przepraszam. W sensie, Ma taką białą ścianę, są takie żeluzje. No to jest kwestia kreacji. Trochę, no, nie w... wiem, czy to jest świadoma kreacja. Ty, ty wyglądasz jak muzyk. Nie, ty wyglądasz jak poważny dziennikarz, Ale wiesz co? No. no. Bo wiesz co? Mikrofon, ale ty, wiesz, to jest... mikrofony masz fajne, ty, studio Wszyscy się w, w to bawimy. Tak. Znaczy, ja, się... już teraz, ja już teraz mam ale, trochę w dupie. Już tu po, takie sesteterki, tak, już mam trochę to w dupie. Powiem ci tak. No, dobra, mów. Że, <grym <grym że... Preach, brother. Serio, serio, to jest, no. Moim największym problemem w tym wypadku właśnie jest to, że w świecie naukowym, jeżeli ktoś prezentuje jakąś hipotezę mhm. albo jakiś pogląd, to obowiązkowe jest to, że trzeba dopuścić właśnie to, że ktoś odpowie krytyka. na to, że to będzie krytyka, że będzie dyskusja. Natomiast podejście ruchu Jerzego Zięby jest takie, Mamy rację. To, co teraz obowiązuje, nas truje. I jeżeli ktoś ma inne dowody niż my, nawet jeżeli to są przeważające, jeżeli chodzi o liczbę moc, czyli na przykład badanie Andrew Wakefielda odnośnie szczepionek, to, które ruszyło lawinę antyszczepionkową, tę najnowszą z końca lat 90., zeszłego stulecia, to jest praca na, dwuna, na, na 12 dzieciach. A wobec a. tego mamy na przykład w Danii pracę na 500 tysiącach dzieci na przestrzeni kilku lat, które. Pokazują, że szczepionki nie mają negatywnych skutków, uh -huh. to oni mówią, że to jest kupione albo widzą to jako jeden do jednego. Tylko ciekawie, Problem też jest że, taki, no. że gdyby tu siedział ktoś, kto jest antyszczepionkowcem w tym momencie. Aha. I rozmawialiby ja, ja mogę przybrać rolę antyszczepionkowca. Jesteś wolałbym głupi. nie. Jesteś głupi. To, jest <laughs> nie, mój to, argument. to też nie można tak spłycać, że nie, to są nie, osoby, się. które w ten sposób działają. Przepraszam. Stawiamy się w takiej sytuacji, jest jeden do jednego i ludzie to w internecie oglądają sobie myślą no kurczę, jest jak walka bokserska, no mają równe szanse. Ale na 100 publikacji 97 stoi za mną, 3 za tobą. No no ale to tamte jest... są kupione, a moje nie. No właśnie. <laughs> Więc co? To jest twój argument i, i bardzo często są też pokazywane dzieci, które rzekomo dostały autyzmu. No dobra, się. ale teraz tak. Niektóre z tych publikacji są kupione. Tak. No więc właśnie. No tak, znaczy może inaczej, nie kupione. Są, Ale są, są takie lekko, przykład, lekko tak lekkostronicze. Lekkostronicze, no. Na pewno są sponsorowane przez y, firmy, które muszą, zzor, muszą. argumenty z inwalidą. Ale firmy muszą zrobić takie badania, żeby, mm -hmm. żeby weszła szczepionka do użytku, żeby jakikolwiek produkt. No ale jak I już czasami... firma płaci za badania, no to chyba wiadomo, że ta osoba Oczywiście, to nie, moralny dyskomfort. Ja, ja, nie, ja nie, nie chcę tutaj się z tą nawet spojrzeć do kamery teraz. Nie będę tutaj mówił, że nauka jest krystalicznie czysta. Mm -hmm. Ale skala, na jaką się teraz nauka uprawia, no jest niebotyczna. Mówi się, że kupione są, to jest przykład pierwszy z brzegu, kupione są publikacje, które każą twierdzić, że Szczepionki są bezpieczne, bo tak naprawdę wszyscy ci lekarze są kupieni i badacze. Tak. Rynek papierosów jest kilkadziesiąt razy bardziej dochodowy niż rynek szczepionek. Dlaczego nikt nie kupuje badań, że papierosy są zdrowe? No, bo to już jest za późno na to. Ale były takie przecież w latach tak. 60., czy kiedy to był jakby ten tabako, big tobacco, ten, ten koncerny. Jak, jak ludzie zauważyli, że. fajki ale... czekaj, daj mi skończyć! Jak zauważyli, że fajki tak, szkodzą. Dokładnie. No to przecież oni tak, oh, fuck, we, we can have this. Nie, nie, może, nie możemy sobie na to pozwolić. Musimy teraz coś, jakoś tak zwiesz. Przecież cały ten serial Mad Men na samym początku tak. jakoś mówił, wymyślmy takie hasło. Bardzo it's, dobry serial. It's toasted. Spoko, palenie jest spoko. Nie? Przecież to jest, Próba obkręcania czegoś, to jest notowny korzyść. I 10 niekorzyść. lat i I? jest odwrotna narracja. Jaka? No teraz zapytaj lekarza, czy papierosy są zdrowe. A, ale wtedy mówisz, że są, że są nieszkodliwe? Byli to tak. lekarze, którzy mówili, że... Tak, fa... tak. Kurde. Byli lekarze, którzy to mówili. Natomiast ruchy antyszczepionkowe mają już no, takie nowoczesne od 1970 roku, czyli od pierwszej takiej, od zapalenia mózgu po szczepionce DPT. Co to jest? Tężec, błonica i krztusiec. Okej, okay. to wszyscy skojarzone. mamy to wszyscy to braliśmy, uh -huh, uh -huh. to był, było takie badanie, które bardzo szybko zresztą obalono, udowodniono, że tam były takie niedoskonałości merytoryczne, które pokazywały, że ta szczepionka powoduje zapalenie mózgu. I minęło 50 lat i narracja jest dalej ta sama. Uh -huh. Większość prac mówi o bezpieczeństwie. Także to nie jest tak, że jedna praca nagle wszystko rewolucjonizuje. Trzeba no patrzeć tak. na wszystko w szerszej perspektywie. Uh -huh. Natomiast no, te pieniądze rynku tytoniowego w 10 lat... Nie sprawiły, że, 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 te że te opinie lekarskie się trzymały. Kumam. Ja polecam wszystkim odcinek ten konkretnie o szczepionkach? To jest nie, ten? Nie wiem nawet, czy ten bym polecił. A to który? Jest... Masz inne, bo... Myślę, że ten osiem argumentów A, to jest, okay. do którego się dużo więcej przygotowywałem. Okay. Polecam wam na kanale y, Dawida Uwaga Naukowe Bełko, To jeszcze i brzydkie, co? Y, no, 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 no wiesz, no, ma, ma swoje niedociągnięcie, jeśli chodzi o pro produkcję, ale chodzi o to, co tam się mówi. Ale merytorycznie bardzo długo się do niego przygotowywałem. I to też nie jest tak, że ja mam jakiś patent Wiec. na nieomylność. Ale... Ja oglądałem ten i ten mi się wydawał spoko. To jakieś siedzenie, gadanie do ludzi, mi się to podoba. Mm. Y, przedstawienie konkretnych argumentów. I y, y, to, co mnie tak zdziwiło, to co mówiłeś? To jest, to jest takie dziwne, że jeśli Andrew Wakefield zrobił co zrobił, tam powiedzmy nie do końca był e, zgodny z tym naukowym z, z, sceptycyzmem czy wysłaniem innym do rewizji, czy jak to się tam nazywa. Ten znaczy, system to musiało przejść przez rewizję? A, musiało. musiało. bo to było to pismo recenzowane, tak. A, okej, okay. no to to jest prawdziwy problem. Że nie, to nie jest problem. Jeżeli miał twarde problem? dowody. to... No, ale miał twarde dowody na podstawie 12 dzieci? To są twarde dowody? To są twarde dowody. I według nich, Tylko, że też tak, tak stary, to, masz bo, rację. Bądźmy też szczerzy, że to nie jest tak, że ta jedna publikacja nagle miała odwrócić spojrzenie nauki. To Aha. miał być głos w dyskusji. A, i, oni pościli, I oni chcieli i wysłuchać tak głos w dyskusji Super. na podstawie twardych okay. dowodów. Bo okay. miał dowody w próbki krwi. Zgadza. Potem się okazało, że za te próbki krwi płacił na przykład dzieciom na imprezie urodzinowej syna. Weźmy o takich rzeczy. Że y, dzieci niektóre, jak do, dokonano dokładnej, dokładnego wywiadu rodzinnego, miały objawy związane z autyzmem zanim dostały szczepionki i, i, i że to było takie wszystko grubymi nićmi szyte. Tylko sobie... w, właśnie, co jest ciekawe, trochę to podpada znowu pod ten, to pod ten cały problem postprawdy, czy tego fake newsów, jak to dzisiaj yy, słodnie określane. Czyli jak masz na Facebooku yy, jakiś obrazek, który wygląda na bardzo prawdziwy, nie? Wiesz, ktoś tam, ktoś tam powiedział coś głupiego, i tak, no, no, on mógł powiedzieć coś takiego głupiego, a to się okazuje, że jest to jest nieprawda. I ten obrazek będzie miał milion udostępnień, a jak przyjdzie taki Dawid, powie, yy, wiecie to znaczy nie chcę robić wielkiej burdy, ani nic, nie chcę wam też wytykać błędów, nie będę sensacyjny, ani nic, chcę tylko powiedzieć, że nie macie racji. No to, to ci, takiego Dawida posłucha trzy osoby, no trzy osoby przez dzień, na przykład, będzie trzy tysiące udostępnień, a tam milion. Więc może nie ma sensu z tym walczyć. Pamiętasz aktę? No. Z analiz internetowych, statystycznych, tego jak tam o tym wszystkim mówiono w Polsce, wynika, że gdyby rząd wtedy przeczekał jeszcze 2-3 dni te demonstracje, to ludzie by zapomnieli. Bo? Czemu by zapomnieli. Bo to jest naturalny cykl życia takiego internetowego Fascynacja newsu, czymś, czy że przychodzi hype, uh -huh. przez tydzień się o tym mówi, w internecie 5-6 dni, i potem to zaczyna umierać. Już nikt o tym nie pamięta. Myślisz, po ale czasie. to był taki poważny problem. To był, wiesz, ludzie, ludzie się boją, że im odbiorą e, pornosy i, i ty, te torenty. To, to ja wiem, jakie to zagrożenie stanowi ja dla ludzi. Ja zdaję sobie sprawę. To z jest te... Ja zdaję sobie z tego Zdajesz sprawę. Zdajesz sobie sprawę? Tak. tak no, ja lepiej, żebyś sobie, sobie zdawał sprawę. Tak, I ja przez to zdaję też sobie sprawę z tego, że ja sobie robię takie małe poletko z swojego ogródka mm -hmm. i staram się robić to dobrze mm -hmm. i nie łudzę się już. Mm -hmm. że... Ale łudziłeś się na początku. Wydawało Idę zmieniać? Świat. wiesz co, tak. Tak? Bo nie znałem internetu. A wtedy włączyłem internet wtedy a, wtedy a wtedy zobaczyłem komentarze i myślę, o kurde. Ale wiesz co, wydaje mi się, że na YouTubie te komentarze są na przykład inne niż na Facebooku. Na Facebooku są jeszcze inne niż na jakimś portalu, że każdy, każda społeczność ma swoją jakąś taką jakieś reguły, którą tak, się rządzi. I na tak. YouTubie faktycznie jest dużo głupich komentarzy. Już ja nie... mi się nawet nie chce odpisywać. Czasem. W sensie widzę, że ktoś się myli, co, ja, bo ja, ja żyłem w przekonaniu, żyłem w przekonaniu bardzo długo, nie czytając komentarzy właśnie, albo w ogóle nie wiedząc o tym, jak silny jest ruch antyszczepionkowy, albo przeciwko GMO, hmm. albo y, jak ludzie potrafią nienawidzieć homoseksualizmu. No, a to, to jest co? Skąd to wziąłeś teraz? No bo dwa filmy o homoseksualizmie a. miałem takie duże i, i naprawdę jak poczytałem niektóre komentarze, to mi się przykro zrobiło. I to nie to, że mnie ktoś dotknęło, bo ja mam to naprawdę głęboko w poważaniu, co, co ktoś anonimowo o mnie pisze. Czy znaczy mm -hmm. prawdopodobnie, gdybyś ty napisał jakiś komentarz tam, mm -hmm. jako osoba, która siedziała trochę przy robieniu filmów w internecie i no powiedziałby... Stary by... słabe? Stary słabe, po prostu nie da się to tego tak, oglądać to, to, ani to słuchać. Tak samo powiem, no. to, to by było trochę inaczej. Natomiast, mm -hmm. no jeżeli ktoś to pisze, kto po prostu chce wylać wiadro pomej, to mniejsza z tym. Tylko tam się trafił komentarz pod jednym z filmów, gdzie ja tłumaczę ewolucyjne pochodzenie homoseksualizmu, że to. Nie jest wina tylko wychowania, że I to... I to nie jest tylko u człowieka też, nie? U innych to... zwierząt też się zdarza. Oj nie, no. nie. Jest... To, Ale to mnie ciekawi właśnie. Ciekawi mnie ten problem Słyska. homoseksualizmu cały czas, bo... Dlaczego mówisz problem? Zagadnienie. Problem dla ludzi nie, społeczny no tak, to tak. jest problem. Um, zagadnienie, no okej. Okay. No, Wszystko w nauce nie można się... nazwać zagadnieniem, um, a nie problemem. Dokładnie. że w chyba lepiej. Ale ciekawi mnie, ciekawi mnie to yy, z tego względu, że to jest... Mm -hmm. Że jakoś tak żyłem może w bajce, w takiej bańce, bańce w bajce, mm -hmm. fantazji, że świat jest yy, logiczny, że rządzi się takimi prawami, które so, jakby nie, nie, same sobie nie zaprzeczają. nie? I, i może też i niżej takiej. Nie seksualizm jest logiczny, jak na to spojrzysz. Jak? To jest coś, o czym rozmawialiśmy, jak tu jechał, jak, jak Włodek mnie odebrał z dworca, bardzo dobry człowiek to jest. No. Wiesz, to są te, te fasady, Tak. studio, żebyś mnie postrzegał lepiej, ja tak naprawdę kuźwa trzymam dziecko w piwnicy. No coś tam było słychać. Ale... No ja mówię, żebym tak nie mówił. Czemu ty się malujesz na złego człowieka? Ja tylko mówię to po to, żebyśmy nie ufali ludziom w garniturach, tym, którzy mają piękne, umalowane włosy, bo tak na... Ostatnio to, przepraszam, dygresja za dygresją. Powiedziałem po prostu w wywiadzie, jaki wywiad cię zdziwił najbardziej? z tych wszystkich onerów. Ja mówię, że z Mikołajem. Ja tam, ja, ja okiem. Czemu z Mikołajem? Bo mi się podoba, że ktoś, kto wygląda na brudnego na zewnątrz, ma czyste serce, a mam wrażenie coraz więcej ostatnio, że jest sporo ludzi czystych na zewnątrz z brudnym sercem. I, i po prostu pamiętajmy o tym, że nie wszystko złoto, co się świeci. Proszę bardzo, już koniec dygresji. Teraz tak, o to, o czym rozmawialiśmy w samochodzie, że jeżeli, jeżeli nie masz edukacji w jakiejś dziedzinie nauki, to ona może być ciężka do zrozumienia. I ja to rozumiem. Co więcej, tak. no w chemii są takie zagadnienia, których pewnie nie umiałbym dobrze wyjaśnić, bo ich do końca sam nie ogarniam. Panu Ziembie to powiedz, co mi to mówisz? Dam ci maila do niego później. Dobra, mój ogródek jest bardzo daleko od jego okay. ogródka, podejrzewam. Mm -hmm. Podejrzewam. Mm -hmm. Znaczy, to nie jest tak, że ja chcę z tego człowieka zmieszać z błotem. No, ja, ja się ja w ja tym momencie nie odnoszę do niego personalnie, tylko do tego, jak on to robi, co robi. Tego nie pochwalam. On może być naprawdę dobrym człowiekiem, który ma dobre intencje, ale uważam, że. Że jest potencjalnie Oblizujem, szkodliwe. Rozmawiamy to, co robi. o jego działalności, tak. a nie o jest tym, co jest Potencjalnie szkodliwe to, co robi. Nie Bo splatajmy tych rzeczy. Też bym chciał, żeby tak ludzie rozmawiali generalnie. Jak to jest najdalej. trudne. Bo to, co robisz, wynika trochę z tego, jaki jesteś. Trudne. Że kiedy patrzysz na jakieś zagadnienie, to ono się wydaje maksymalnie trudne. Ale w miarę jak się uczysz generalnie dziedziny, to nagle te jakby trybiki na siebie nachodzą, zaczyna się obracanie jednym kołem zębatym, skutkować obracaniem tutaj, myślisz, kurde, to jest logiczne. I nagle się robi łatwe. Mimo, że cały czas mieć wrażenie, że jesteś ze tak. słowa praca, także tak. to się nie składa. to jest trudne. No tak, kurde, to, się nie składa. to jest nielogiczne, nielogiczne nielogiczne, ale tak. nagle mhm. nie. A jeżeli to z tym połącza, to z tym, to wynika tak naprawdę to. Na tym polega mniej więcej robienie nauki, żeby trudne mhm. rzeczy próbować wyjaśnić przy pomocy tych, które już są ogarnięte w świecie naukowym. Mhm. I z homoseksualizmem też tak może być. Jest coś takiego jak dobór altruistyczny. A jest coś takiego, czy nauka myśli, że jest coś jest takiego? Jest coś takiego jak dobór altruistyczny. No. Pszczoły są idealnym przykładem, uh -huh. że można umrzeć po to, żeby kolonia żyła. Pszczoły są dla mnie takim niesamowitym zwierzęciem, że powinniśmy mieć. A wiesz, żyć że pszczoły. wszystkie samce pszczół są niezapłodnionymi komórkami jajowymi? Że samica może przechowywać nasienie samca. Jeżeli wykorzysta nasienie samca do zapłodnienia, to wychodzi samica, a jeżeli nie, to wychodzi samiec. I samce mają tylko połowę materiału genetycznego samic. To taka to odwrotność tak system... naszej logiki, że kobiety są takim półmateriałem mężczyzn, tam, są, tam jest na odwrót. No. Ciekawe, nie? To jest system haplodiploidalny. Ale wracając, Dobór altruistyczny. Homoseksualizm generalnie ma przyczyny i w wychowaniu. Mhm. I w genetycznych predyspozycjach mhm. Są osoby, które wychowywane w ten sam sposób yy, Ze względu na różnice W materiale genetycznym Będą, jedne wyrosną na heteroseksualnych Mężczyzn, nie wiem dlaczego Znaczy wiem dlaczego, męż u mężczyzn homoseksualizm Jest jakiś taki bardziej kontrowersyjny Przez to jest lepiej zbadany niż u kobiet Dlatego większość badań, zdecydowana większość Mówi o mężczyznach, nie o kobietach Wiesz czemu? Bo. Znaczy, ja nie wiem czemu. E... Kontrowersyjne myślę i ludzi. myślę, że to się trochę bierze z, z, z homoseksualizmu w, w paraleli z, taką, taką, z takim równania z, z niewieściałością a mężczyzna musi być silnym taki, wiesz, taki skurczy, skurczybyk może, może. I to się ludziom łamie ten taki wiesz, że o kurde, jeśli on jest taki. To znaczy, że my, my trochę my też może możemy, możemy być tacy. Dlatego trzeba go ukamienować. No, że on zagraża naszemu poczuciu tożsamości, więc ja bym bardzo prosił, ale żeby jakby mógł sobie pan po prostu wy z naszej grupy, to byłoby bardzo dobrze. Ja nic z narzucam, ale jakbym pan sobie mógł pójść tam, to by było super. I teraz, jeżeli spojrzysz na te geny, a mhm. ze swoim rodzeństwem dzielimy 50% genów. O, pozdrawiam, Jurku. Ale same dobre, tak? Same dobre. Tak. Pozdrawiam, Adama. To, jeżeli masz homoseksualnego brata, załóżmy, Jurek, on, słuchaj, no, to on, jest on dla swoich genów nie przekaże dalej. Najprawdopodobniej, Najprawdopodobniej. bo czasami presja społeczna jest taka, że i osoby mm -hmm. homoseksualne się rozmnażają. Mm -hmm. I on ma predyspozycję, akurat wziął te geny, które predysponują, ty te, które nie predysponują. Ty masz normalnie dzieci, on nie ma, na dodatek te geny u niego wykazują większą aktywność, tak zwane, mówimy, ulegają wyższej większej ekspresji, silniejszej ekspresji. Bo ten sam gen, nawet jeżeli ty masz i twój brat, to u ciebie może być silniej widoczny niż u niego. Mm -hmm. I on zamiast swoje dzieci wychowywać, mm -hmm. pomoże wychować twoje. Mm -hmm. To jest tak zwany dobór krewniaczy. Okay. I w ten sposób wprawdzie nie 50% jego genów statystycznie, bo twoje dziecko ma 50% twoich genów. 50% matki. No ale to, to, to ogarniamy, no tak, nie? To, no to, to tak, tak. Coś tam to jest znaczy. Ten... To znaczy, że ono ma 25% genów twojego brata. I on, pomagając wychować to dziecko, zwiększa szansę na to, że nie 50% jego genów, ale 25% genów przejdzie dalej. I w ten sposób jest szansa, że część tych genów predysponujących do homoseksualizmu zostaje utrwalanych w społeczeństwie przez to, że osoby homoseksualne pomagają w wychowaniu potomstwa yy, rodzeństwa. No, makes sense, ale równie dobrze argumenty pana Ziembie czasem też make sense. Nie znaczy, że to jest prawda. Tak, tak. No, ja, nie, ja, ja nie sprzedaję prawdy, ale to... Czy to jest hipoteza, czy to, to jest takie... powszechnie, z, uznawane. powszechnie uznawane w nauce Aha. fakt doboru krewniaczego i próby tłumaczenia doboru krewniaczego w, w kontekście ewolucyjnego występowania homoseksualizmu? Największe mózgi ewolucji, na przykład Richard Dawkins, Aha. od samolubnego genu, człowiek, który napisał taką no, najbardziej znaną, popularną, popularną naukową książkę o genetyce, chyba. On Ale on ta... ma ciekawą misję w życiu. <laughs> on, w ten sposób, on w ten sposób tłumaczy homoseksualizm to bardzo często można się z tym spotkać. Dobór, dobór krewniaczy. I do, i ale tobie musi przeszkadzać jeśli nie, to nie popraw, że jak Kościół się miesza do sprawy nauki, to nie jest dobrze. I jak nauka się miesza do sprawy tam może nie kościoła, ale wiary, to też nie jest super. Czemu te dwa światy się wykluczają? Bo dla, mnie, dla mnie to zawsze było trudne do ogarnięcia tak osobiście, bo rozmawialiśmy o tym, że ja zawsze bliżej mi było do matmy. Byłem zachwycony matemat, kółka naukowa jakieś tam i tak dalej. I nauki ścisłe. A później zaczyna się we mnie rozwijać jakaś taka ta, ta, ta potrzeba, jakaś taka wewnętrzna, duchowa, i widzę, że jak często te dwa światy no, nie gadają ze sobą. Za to Tak, że my wiemy swoje, wy wiecie swoje, my mamy demony i szatany, a wy macie ewolucję. No tak, fajnie, kumajmy się, ale jakby nie gadajmy ze znaczy, sobą. Czy za... kościół oficjalnie akceptuje ewolucję? No, no tak, ale y, chodzi mi o, o to, jak się na przykład kościół angażuje w sprawy in vitro albo właśnie homoseksualnie, że tłumaczy. To, czy powinien, czy nie powinien, jak to widzisz? Ja to widzę tak, że tak długo jak religia nie próbuje swoich narzędzi, Czyli tych związanych z moralnością, mm -hmm. z koncepcją grzechu, wprowadzać do nauki, a nauka swoich nie próbuje na przykład udowadniać matematyczne istnienie albo nieistnienie Boga, to, to są dwie płaszczyzny funkcjonowania, które nawet nie tyle sobie nie przeszkadzają, co mogą się uzupełniać. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ksiądz był profesorem fizyki kwantowej, a osoba, która jest profesorem fizyki kwantowej, była głęboko wierząca. Problem zaczyna się w momencie, kiedy jedno wchodzi do ogródka właśnie drugiego i próbuje swoim, swoją, swoją łopatą tam trochę podziałać albo grabkami. Trochę z arogancji takiej, trochę pokory, nie? Trochę bo... z arogancji, no bo bądźmy szczerzy, nie wszyscy księża, prawdopodobnie bardzo niewielu księży zna się bardzo dobrze na kwestii, nie wiem, in vitro, tak jak ruszyłeś. Oni znają ogólną koncepcję i ich opinia tak na dobrą sprawę, nie różni się niczym od opinii pierwszej osoby z ulicy. Mm -hmm. Ale sam fakt, że mówi to ksiądz, ma autorytet. Dodaje temu wszystkiemu tak. takiej, a, takiego no, tak. pozoru autorytetu i wynosi to na zupełnie inny poziom tę dyskusję, która to tak jak zrobić referendum, czy chcemy elektrownię jądrową w Polsce i zapytać dziesięciu profesorów i 11 żuli pod sklepu, którym nam można kupić wino. I to jest problem demokracji stary. Tak. To jest prawdziwy problem demokracji, tak, dlatego, z którą sam mam nie, problem, bo... w niektórych kwestiach powinniśmy wierzyć ekspertom. Właśnie. I z tym mam autentyczny tak, tak, moim tak, zdaniem, moim bo zdaniem. demokracja jest wychwalana i to super demokracja i tak dalej. Ale ja nie jestem taki przekonany. Bo no ale kto to powiedział, że demokracja no jest, to jest najgor ku, ku, najgorszym? To tak mówi, że najgorszym? Nie, ale ktoś powiedział, że demokracja to jest najgorszy sposób sprawowania władzy, czy, ustrój, czy sposób prowadzenia polityki, ale nie znamy lepszego. To y, demokracją albo z kapitalizmem, że, że jeszcze, kurde, przepraszam, y, że może nie wymyślili nic lepszego y, jeszcze, ale to jest najlepsze, co mamy na ten moment. I że powinniśmy się cieszyć że z tego, co mamy. Natomiast, może ona jest w dobrym kierunku, ale Kurde, jednak zgadzam się, że nie każdy głos jest tak samo ważny. Znaczy, on, on jest na tej płaszczyźnie moralnej, osobistej, człowieczeństwa tak samo mhm. ważny: każdy ma prawo do głosu. Ale tak samo jak każdy ma prawo do głosu, tak samo każdy powinien uznać, że ktoś może być mądrzejszy od ciebie, bo poświęcił więcej życia na coś, na co ty nie poświęciłeś w ogóle życia. I, i że wtedy te głosy nie są równoważne. Że jak przychodzi do rządzenia państwem, jak przychodzi do podejmowania trudnych decyzji. To pan, nie wiem, no, Mirosław um, powinien móc wyrazić swoje zdanie. Jestem za tym, że powinien móc wyrazić swoje zdanie, bo nuż to będzie bardzo dobre zdanie. Tylko, gdzie te autorytety właśnie sprawują władzę, a gdzie nie, to jest prawdziwy klucz. Że właśnie jak ksiądz w, u ludzi ma ten autorytet. I czy powinien mieć? No tu znowu masz, tu znowu masz na drugą parę kadr, że tam ci są kupieni. <noise> albo, albo, albo są marionetkami w rękach, wiesz, no kurde, to jest takie... Ale zgadzam się, że to, jest, że, to, że to nie jest tak, że jeden głos jest tak samo ważny jak drugi. Nigdy nie będziesz wiedział, czy to rozwiązanie, które podejmujesz jest dobre. Możemy tylko dbać o to, żeby było najlepsze. Odnośnie czego to teraz mówisz? Odnośnie wszystkiego tak mówisz, no. Mhm. Teraz. Mhm. No, ale widzisz, nie, też może nie zabrajemy nikomu wyrazić swojego zdania. W sensie, nie, jak nie... chce powiedzieć o in vitro, nikt mówi. Czemu ma nie mówić? Czy nie? Czy lepiej... Bo wtedy już zamykasz ludziom. Te... Nie, te... właśnie też się zacząłem nad tym zastanawiać. Nie, będzie Natomiast... Północna Korea. Że jest tylko nasza racja, i wtedy stajesz dobrze, się tą to osobą, jak yy... Że to jest tylko nasza racja. Tak, dobrze. To może inaczej. Ksiądz może, sobie, może, może się wypowiadać. No. Tylko trzeba jakoś rozgraniczyć to, że on jest autorytetem dla wielu osób. Mhm. Mhm. Z drugiej strony, no, nikt nie zabrania celebrytom wypowiadania się na temat szczepionek też. I korzystania z tego, że już jesteś. Może ja powinien zacząć. Może powinieneś zacząć. <noise> jesteś wolnym człowiekiem włodek. Ale będę mówił o tych, o tych że to źle, że to że no, nie tak chcę. źle. się ja zaszczepiłem. Słuchaj, ale by była drama, co? Że co? Jakbyśmy Jakby. zrobili dramę, ty byś na szczepionkę a, najeżdżał, no. a ja bym ich tak bronił. Tylko argumenty ad personam same. Ale ustalilibyśmy wszystkie te szczepionki tak, takie, tak, że tak. najpierw ty, potem ja. Bo wiesz, bo ja nie lubię. Rzeczy, nie nie ja ci będę tak. robił miniaturki do filmu. No, dobra, dobra. No. Nie, zaszczepiłem, zaszczepiłem. Ale też, wiesz, zastanawiam się nad tymi szczepionkami. Bo ja, ja, ja zawsze dopuszczam coś takiego, że a może... Że trochę życie mnie tego nauczyło, że jednak to, gdzie większość idzie, to nie jest zawsze dobre. No martwa ryba też płynie z prądem. Tak, więc, więc tak sobie myślałem, może coś w tym jest. Nie? Że... To jest bardzo dobry sceptycyzm mhm. moim zdaniem. W Polsce brakuje na przykład alternatywnych kalendarzy szczepień. Żeby rodzic na przykład mógł sobie wybrać któryś z kalendarzy szczepień, który według niego wydaje się bezpieczniejszy. Natomiast ja uważam, że szczepionki powinny być obowiązkowe. Bo w XIX wieku, w XVIII wieku, kiedy się zaczynała historia szczepionek i kiedy ruch antyszczepionkowy podawał argumenty na zasadzie. czy już wtedy był? Oczywiście, od samego początku. Mhm. Szczepionki na przykład przeciwko ospie prawdziwej były na podstawie krowianki robione. Bo ci ludzie, którzy przeszli ospę krowią, która mhm. jest bardzo bezpieczna dla człowieka, byli odporni na ospę prawdziwą. To padały argumenty, słuchaj, no jak zaszczepisz dziecko w ten sposób, czy dokonasz wariolacji, bo tak to się wtedy nazywało, to twoje dziecko A. będzie wyrosło mu kopyta, no. B. zamieni się w krowę, C. nie będzie miało dostępu do nieba potem, bo jego dusza zamieni się w krowę, a nie ciało, a zwierzęta nie ma. I to są autentyczne argumenty z tamtych czasów. Mówię poważnie. Teraz się wydaje, śmieszne, a wtedy oni myśleli, kuźwa, mam rację. I wiesz, że ludzie się szczepili? A wiesz, dlaczego się szczepili? Bo widzieli co roku setki tysięcy martwych ludzi na OSPę prawdziwą. I oni wiedzieli, że to jest śmierć. My teraz nie widzimy epidemii krztuśca, my nie widzimy epidemii polio, gdzie ludzie chodzą o kulach, my nie widzimy tego, że dzieci w wieku pięciu lat umierają na OSPę. Dlaczego, jak do Kenii wprowadzają obecnie i chyba do Malawii czy do jakiegoś innego kraju w Afryce szczepionkę na malarię, przeciwko malarii? Eksperymentalnie wprowadzają, to nikt nie podnosi głośnego sprzeciwu, tylko wszyscy się cieszą. Bo ci ludzie na miejscu widzą, że malaria zabija 500 tysięcy ludzi dziennie rocznie. Może to jest kwestia bańki, takiej, że jeśli. Tak, jak my żyjemy, się... tam jest za dobrze, Tak, w to, no, 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 no. no, no coś już, takiego. już tak dawno nie mieliśmy niebezpiecznej epidemii, że już zapominamy. No, że oglądałem sobie, wiesz. Kurde, może potrzebujemy filmów, może potrzebujemy książek, może potrzebujemy ludzi, którzy mówią, jak kuźwa inni mają źle, żebyś ty się kuźwa puknął czasem w głowę i zastanowił, jak tobie jest dobrze, bo mamy ten chyba jakiś też ewolucyjny mechanizm przyzwyczajania się do czegoś, nie? że jak ci jest bardzo źle, to też traktujesz to jak normę, jak ci jest no. bardzo dobrze, to też traktujesz to jak normę. Ale żeby to jakoś może skontrować, to trzeba pokazywać, że jest nas ponad 7 miliardów i niektórzy mają jednak troszkę lepiej niż ty, niektórzy mają troszkę gorzej niż ty. I że może Kuźwa przestań tak, wie, tak marudzić, że ci jest źle, albo starając się coś, wiesz, wprowadzić, czego ty nie chcesz. Bo oglądałem na przykład film Lion ostatnio. I myślę, że tak strasznie smutno zrobiło, że, że dzieci. To jest taki, taki banalny, ja jestem strasznie taki banalny, truistyczny, i dla wielu pretensjonalny, że w Indiach, no już się pogodziłem z tym, mam to w dupie, że w Indiach są dzieci porywane. I mi się tak smutno zrobiło, że nie myślałem o tym w ogóle, że tak się dzieje i że ludzie mają tak straszne życie. Gdzieś tam, gdzie ja na przykład narzekam, że ktoś mi nie dał subskrypcji. Wiesz, wiesz, nie, no to ja mam, wiesz, ale chodzi mi o jakieś takie, nie wiem, że ktoś mnie wyprzedził i, i zastawił gdzieś tam w aucie, wiesz, takie pierdoły, nie? I to tak właśnie sobie myślę, że może jak ktoś ma normalne życie, to te szczepionki dla niego są czymś niebezpiecznym, czymś nowym, czymś czego on nie zna i on może nie chce tego, bo to on ma to dobre życie może, po co ma tracić. To może tracić. być problem, że po prostu ludzie nie rozumieją tego. Tak, tak. A wiele osób, które się tym zajmuje fachowo też nie ma albo czasu, żeby to roztłumaczyć dobrze, albo umiejętności, żeby to jasno powiedzieć. Bo nie grasz na emocjach, i tu wracamy do tego, co wcześniej, że jak jest ktoś, taki, nie wiem, taki charyzmatyczny człowiek, który dostał dar od Boga, ja sobie to smaczę, proszę mnie nie wchodzić w moją interpretację, żeby być charyzmatyczny i wykorzystywać to w dobry sposób. No on wykorzystuje tak, jak potrafi. I, I to jest trochę takie manipulowanie ludźmi, bo mając charyzmatyczną osobowość, potrafisz ciągnąć ludzi ze sobą. I pytanie teraz, czy ty ciągniesz tych ludzi w coś dobrego? Czy w coś złego? Czy ty, ciągniesz, czy ty zbierasz tych ludzi na podstawie strachu? To jest też, myślę, istotne. Czy mówisz im, zobaczcie, jak oni nas gnębią, zobaczcie, jak oni są przeciwko. I ty, czy zbierasz ludzi przestraszonych, czy zbierasz ludzi, nie wiem, chętnych do zgłębiania czegoś, takich ciekawych? To jest, myślę, mega istotne. Jest istotne, ale emocjami trafisz do większej grupy niż odbiorców niż faktami. I to też z tym trzeba się po prostu pogodzić. No. No to jak ty sobie radzisz na kanale? Bo ty tak siedzisz, gadasz. Ja tak się o, dogadam. I ludzie oglądają, właśnie, to jest ciekawe. Też się czasem zastanawiam, dlaczego <laughs> się to tak. No, nimi, no ani, masz ani nie masz o To jest piękny, a taki... nie radiowy głos. Radiowy może trochę? Teraz nie. jak sobie Czy ja wiem, teraz jak sobie sprawdzimy, to potem po nagraniu myślę, że tam tak? kilka osób powie, że no. No, piszcie pochwały w komentarzach. Y Ale to, wiesz, wróćmy, to naprowadzę cię troszkę. Bo ty <laughs> powinieneś mówić więcej niż ja. Że jak w studiu. Będzie ktoś, y, kto przedstawia suche fakty? No to jest A, mniej interesujące. To interesujący. jest ogromny problem, tak. no bo sadzamy jest debata o szczepionkach Dzień dobry Polsko. Mhm. I sadzamy ekspertów, którzy pokazują wykresy, którzy pokazują y, różnego rodzaju publikacje naukowe, wnioski gr ogromne grupy badanych. Znasz ospę prawdziwą? Widziałeś kiedyś kogoś chorego na ospę prawdziwą? Wariola vera? Chyba nie. Znaczy, nie, zobaczę. zobaczę. No, można. Nie, znaczy, mogę pokazywać? To jest takie. Możesz pokazać ludzi chorych na OSPĘ. Dziewczynka w Bangladeszu chora na OSPĘ. Mhm. Jedna z ostatnich. To jest choroba, którą dzięki szczepionkom całkowicie eradykowaliśmy, czyli jej już nie ma. Mhm. Dzięki programowi odpowiednich szczepień. To była choroba potwornie niebezpieczna, która w samym XX wieku zabiła 100 milionów osób. Mhm. A od tysiąc, od lat 70. jej nie ma. Czyli zabiłaby jeszcze więcej. Mm -hmm. I. O! Co to jest? Jakiś antyszczepionkowe, tak? Tak, znaczy to jest tak jakby odwrócenie ar argumentu, bo to jest stop, stop, no. Nope. A czy znasz to? Próbuję, próbuję, próbuję nie znać. Uh -huh. bo bardzo Ja nie chciałbym w emocje właśnie tutaj wchodzić, okay. bo boję się, że w pewnym momencie ja bym też nie wytrzymał i dałbym argument ad personam komuś, że jest tak. głupi. A tego bym nie chciał, bo jeżeli ja wrzucę jakiś film do internetu. to ten nam to... potrafi być dużo szerszy niż jest pan głupi. Um, tak, on ale... potrafi być tak zakamuflowany często, nie? Pewnie jest u mnie, bo pewnie się nie da powstrzymać przy niektórych sytuacjach, na przykład globalne ocieplenie i wypowiedzi pana Janusza Korwina mikke O co tam powiedział? No on powiedział, że jak się wrzuci szklankę do, do kostkę lodu do szklanki z wodą, to jak mhm. lód się stopi, to poziom wody się nie podniesie i dlatego, jak się stopią lodowce, to poziom wody się nie podniesie. To jest prawo Archimedesa. Tylko no że... stary, jak, jak to masz, jest właśnie tak. jest twój argument? Jaki jest Twój argument? A ja mówię rozszerzalność cieplna cieczy. To znaczy, że woda minimalnie się rozszerza o ułamki procenta. Kiedy musimy teraz już kończyć nasz blok, wracamy po reklamach. No. I widzisz, i on zna prawo Archimedesa, nie wie o rozszerzalności cieplnej cieczy, ale wypowiada się z taką pogardu, że przecież, no kurczę, że mhm. wszystkie mózgi w Unii Europejskiej, ci wszyscy naukowcy, tacy mądrzy, tacy mhm. mądrzy, a nie znają prawa Archimedesa. I siedzi sobie pan ten Mirosław z Twojego przykładu. Patrzę, jak mu się topi lód w drinku, albo nie wiem, dopiwa się lodu, nie wrzuca, to nie wiem, co mógł sobie powiedzieć. Takie populistyczne na... podejście, tak? Takie na sobie myśli, kurde, no tak! Mhm. No całe życie wrzucam lód do szklanki mi się nie przelewa. Mhm. To rzeczywiście to, nie wiesz, ma tego globalnego wiesz, ocieplenia. Co... No i jak ja coś takiego atakuję, to mówię, tak. że to jest niekompetentny wynika z niewiedzy. Mhm. to jest trochę argument ad mhm. tak sobie myślę, załóżmy mam tego pana Milosowa i sobie myślę, no tak, no faktycznie całe, ży całe życie wrzucam ten lód i się nie powiększa Możecie to jest, to problem, to jest hmm. problem, że pan Mirosław taki argument zrozumie, a jak do niego podejdzie no, lekarz i powie, no podwójnie ślepa, badania z podwójnie ślepą próbą przeprowadzone na 50 tysiącach dzieci przy takim i takim okresie immunizacji i takich niepożądanych odczynach poszczepiennych wykazują brak związku szczepionek z występowaniem autyzmu. A obok siedzi mama, mu, która mówi, no zaszczepiłam Jasia i dostał autyzmu. I zobaczcie zdjęcia Jasia przed i po. Ale jest taki fajne to stwierdzenie... Jest oczywiście, to jest oczywiście dramat tej kobiety. Wiem, ale jest ale... takie fajne stwierdzenie, które ja, 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 ja lubię, yy, tylko nie wiem, jak na polski, że correlation does not prove causation. Czyli tak. dwa fakty, po, tak, które się wydają połączone, nie znaczy, że są połączone. Czyli... Yy, nie wiem, czy może yy. znajdziesz teraz w internecie, jak wpiszesz vaccines i organic food albo ecological food że okazuje się, że sprzeda wzrost sprzedaży y, żywności ekologicznej w 96% koreluje ze wzrostem diagnoz autyzmu. Jest taki wykres. Ecological Albo organic food. food. A, organic będzie lepsze. Organic food, food i autyzm. Graf. O, jest on, czyli pewnie będzie. Oto? Dokładnie. Mhm. Widzimy, rok do roku rośnie sprzedaż żywności ekologicznej, rośnie liczba diagnoz autyzmu. Mm -hmm. Czy to znaczy, że żywność organiczna powoduje autyzm? No. no. kurde, właśnie nie. I tak samo jest ze szczepionkami. Mm -hmm. To jest po prostu przypadkowa korelacja. Takich Jest cała strona z przypadkowymi tak, korelacjami, kurde, zaraz, gdzie można <coughs> znaleźć takie przykłady. Zaraz by tu wlazł Dawkins i by powiedział, to jest naturalna ludzka potrzeba szukania korelacji między tak, dwoma Tak, tak, bo to nas ewolucyjnie ukształtowało. Mm -hmm. Że jak wiemy, że jak tu uderzył piorun, tu się coś, więc... Tak, tak, to jest... Znaczy to nas ukształtowało. Prawdopodobnie samice homo sapiens preferowały takich, którzy to lepiej kojarzyli, o. I dlatego. O, to... proszę. Czyli to, że ja w ogóle dzisiaj istnieję, to też moi pra... przodkowie dobrze korzystali z tego systemu. Tak. Widzisz? Dobrze. Albo kobiety były wyrozumiałe no. w twojej rodzinie. No to też tak mogło być. na przykład Monika jest tak wyrozumiała dla mnie jak masakra. Pozdrawiam cię, kochanie. Um... No bo zobacz na Pawie. No Pawie, że co? Że tak puszą się? Że takie dumne? No kurde, jak, jak funkcjonować z takim ogonem, który nie dość, że się wszystkim rzuca w oczy, to jeszcze jest nieporęczny. To Ale po co im, jest... im ewolucyjnie ten ogon? Ale w tym sposób, jak rozłoży taki ogon przed samicą, to samica sobie pomyśli, o kurde, z takim wielkim ogonem nie dał się zeżrzeć, musi być strasznie szybki. Biorę go. Czyli A tylko, do tylko, tylko do prokreacji to mają? Żeby imponować... To jest wyścig zbrojeń. A, wyścig to zbrojeń. jest wyścig zbrojeń. Samice robią się wybredne, samce muszą bardziej pokazać, że są dobrymi partnerami. Ale tu teraz też mamy taki wyścig zbrojeń. W sensie mówię o, o ludziach, czyli to puszenie się, pokazywanie kto jest silniejszy i lepszy. Tak, tak. Tak, tylko że u nas jeszcze poszło w inteligencję, która właśnie mhm. pozwala kojarzyć te fakty. Mhm. I przez to mamy tendencję do nadkojarzenia faktów. Znaczy. Nie no czytałem nigdzie o tym. To jest moja opinia. to mhm. jest moja opinia. Znajdziesz stronę internetową bez problemu z takimi przypadkowymi korelacjami, gdzie na przykład jest liczba, ilość sprzedaży francuskiego sera w Stanach mhm. i jest praktycznie doskonała korelacja z przypadkami śmierci w wyniku zaplątania się w prześcieradło. I Ktoś prowadzi takie dane? Tak. No, kolejne dzisiaj Dzisiaj dwie osoby. Ze no to jest 6-7 przypadków rocznie. Czy jest taki typ, który siedzi w piwnicy i tak licza... ile? dziś? Trzy, tak? Dobrze, dziękuję. Ktoś prowadzi dane o ilość śmierci od zaplątania w prześcieradło? Znaczy pewnie są. A to jest więcej niż jeden? Wyślę ci tę stronę, bo nie wiem, czy ją teraz znajdziemy. To są jakieś takie przypadkowe korelacje. I Aha. tam są takie rzeczy, nie wiem, liczba filmów z Nicolasem Cage'em w danym roku, uh -huh. a przypadki bankructw jakichś firm powyżej danej kwoty. Przypadkowe korelacje sobie sprawdzę. Tak, podejrzewam, Może... że to po angielsku trzeba wpisać. A, czyli to jak będzie? To... Accidental correlation jakieś giełdowe rzeczy. Tak, dobrze. Dobra, Olać. Ale w istnieją takie. Moglibyśmy pewnie takich grafów robić. Na przykład ilość subskrypcji u wodka do globalnego ocieplenia. Albo do temperatury na świecie. Czyli troszkę wzrosło, spadło, znowu wzrosło. Czy czy wodek ma wpływ na globalne ocieplenie? Generalnie do kwietnia mieliśmy 18 miesięcy z rzędu, że padały rekordy temperatury w danym miesiącu. A subskrypcje ci pewnie rosły. Ale teraz tak, uwaga. Uwaga, argument ateistyczny. Czy ta nasza potrzeba szukania korelacji, tak pach, pach, jedna, druga rzecz, nie? No albo co się stało, to się stało, na pewno to Bóg. no Nie jest. Yy, widzisz w tym sens? Nie widzisz w tym sensu takie próby odpowiedzenia sobie na coś ponad tobą, czegoś, czego nie jesteś sobie w stanie wyobrazić poprzez właśnie takie. No, po a to właśnie to, o czym bo życie mówiłem, jest tak że, obszerne, nie? Że, że nie chcę tego mieszać, bo to a, by byśmy, a, widzisz. Widzisz, szukali metody okay. naukowej w tłumaczeniu... Ale tylko rozmawiamy. Jakby w tłumaczeniu wiary albo ja albo Ja nic nie publikuję. Ja nic nie mówię, że tak dla jest. Mnie, dla mnie prosta sprawa. Jeżeli ktoś na podstawie twardych danych naukowych dojdzie do wniosku, że kurde, nie będę dupkiem, bo... Y <laughs> Bo na przykład, bo na przykład kur, no może rzeczywiście ten homoseksualizm to nie jest takie wynaturzenie i, i, i zwyrodniarstwo, żeby to tępić, nie będę dupkiem, przestanę pisać takie brzydkie rzeczy o osobach homoseksualnych, o odmiennej orientacji. Czy to będzie na podstawie tego, że coś przeczyta, czy to na podstawie tego, że mu Biblia każe albo ksiądz Zambony powie, miłujcie swoich bliźnich. Uh -huh. Dla mnie to jest naprawdę wszystko jedno. Tak długo, jak nie mm. będzie dupkiem. Ja po prostu mam jedną, jeden sposób przedstawiania argumentów, y, które każą ludziom oceniać świat, bo też nie chcę im mówić, jak żyć. Mm -hmm. Chociaż y, zdarza mi się to. Jak? Na przykład co mówisz? No, ty, na dupku. przykład na koniec filmu o homoseksualizmie powiedziałem, że y, nie można nikomu zabronić kochać. O, bo, ale pojechałeś po najniższych instynktach. Tak. O, jeszcze, jeszcze skrzypce grały w tle. I o, sam ty, się zastanawiam, czy to jest. Gdzie jest pewnie? Pewnie, pewnie odwłoka, bo w lekkostroniczych nie było. Takie pretensjonalne, takie, wiesz, takie patetyczne takie. Ale a, a czy ty ja, już dzisiaj pokochałeś? Ale ja tak mam, że zwykle i otwierająca scena w filmie u mnie i końcowa, to co zamyka tak jakby klamrę narracyjną, to taką z twardych dowodów, to jest raczej improwizacja. Mm -hmm. Po prostu. Albo mam coś w głowie, kiedy podchodziłem do tematu i sobie spisałem te myśli tak luźno, i potem je mówię, i przechodzę do tematu, gdzie ja już trochę, y, nie, nie powiem, że słowo w słowo, ale jak nie mam dokładnie napisanego, co chcę powiedzieć, to ten film się rozrasta. Ma taką tendencję do pęcznienia. Jak widać na załączonym obrazie. Nie, właśnie załączonym obrazku, bardzo, bardzo dobrze mówisz, tak. Y, no i po prostu uznałem, że jeżeli zawsze tak robiłem, że ostatnia scena to było coś, co miałem przemyślenia po nagrywaniu, takie a takie, że czegoś może zabrakło w tej narracji, to, to zostawiłem. A to musi tak być, znaczy, nie wiem, czy musi tak być, dobrze, żeby tak było, ja, ja, że, że na idealnym, koniec bierzesz sobie tak, to, co masz wyciągnąć z tego. Tak, ale w moim idealnym świecie ludzie nie mówią innym jak żyć, a już na pewno nie tylko dlatego, że się odważyli pokazać swoją twarz w internecie. Tylko na przykład moim ogromnym sukcesem byłoby, gdyby ktoś sam doszedł do tego, że warto zmienić spojrzenie na pewne rzeczy. Na podstawie argumentów albo dowodów, które ja mu przedstawiam. Ja mu mogę zaproponować, że na przykład naukowcy myślą to i to, albo w kontekście tych dowodów yy, rozsądnym jest postulować, że to i to, ale ja mu nie powiem, słuchaj, homoseksualizm... Yy, no, może zostawmy akurat ten homoseksualizm, bo to powiedziałem. To, hmm. to ładnie by było yy, teraz stworzyć przykład na tej podstawie, ale nie powiem hmm. mu... Yy, Masz teraz wierzyć w globalne ocieplenie. Nie ja powiem, że dowody wskazują na to, że, że, że to jest. Ja powiem, że większość naukowców w to wierzy. Mogę powiedzieć, że sam w to wierzę, ale mu nie powiem idź y, teraz pobij swojego kolegę, który nie wierzy. Bardzo, bardzo, bardzo dobrze mówisz. I to jest y, takie, że zostawiasz komuś wolną wolę lub. Rób... Ja tylko prezentuję to, co sam. Y, I y, też staram wiem. się spojrzeć, tak, to, jak mówisz, sceptycznie. Mhm. Był taki przypadek, świadomy sen. Gdzie ja byłem bardzo sceptyczny na początku, okazało się, że dowody naukowe są, może nie bardzo twarde, jest ale. No sceptyczny, są. że nie istnieje coś tak, takiego jak świadomy sen. Tak. To trzeba było do mnie zadzwonić, to bym ci powiedział, że jest. Miałem takie momenty, i to były akurat seksualne momenty, miałem chyba 10 lat. że tak. <grym> bardzo ciekawie się zaczyna, seksualne momenty, miałem 10 lat. <grym> no bo to było tak, że. To było tak, że. E, biegam po jakimś pokoju i, i tam były jakieś nagie kobiety. <grym> ja tak. <grym> O kurde, to znaczy, że ja się też nie muszę wstydzić i powiem, że chyba też się rozebrałem? Czy coś takiego? I tak wiedziałem, że to jest sen. Byłem no, 100% przekonany, że to jest sen. I nie wiem, skąd ja to wiedziałem. Wiedziałem tylko, że jak umrę, albo coś, to się obudzę. A nawet kiedy sytuacja mnie dopadała, taka, że ktoś mnie gonił albo spadałem z budynku. Kontrolowałeś to, co się dzieje. Y, jakby specjalnie chciałem umrzeć, A. żeby się wybudzić. I nawet chyba sam się rzucałem gdzieś, że tak, u, 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 i się budziłem. Bum. Um, bardzo dziwne to było i to się skończyło, jak miałem, nie wiem, myślę, 13 lat, to, to się skończyły te momenty już od tego, tego, tego czasu. do tego można się nauczyć, jest trening świadomego snu, bo ja czytałem tyle o tym świadomym śnie, żeby przygotowując się do odcinka o marzeniach sennych, że sam, mi się dwa razy to zdarzyło. Bo jest na przykład tak zwany reality checks, czyli no, no. siedzisz i na przykład liczysz sobie palce u rąk. W trakcie snu? Na, na żywo. Na żywo. Na żywo, żeby wyrobić w sobie nawyk, albo w myślach mówisz, jak wszedłem do tego pomieszczenia, kiedy. Bo w śnie po prostu jesteś wrzucony w fabułę i bardzo często nie wiesz, jak się tu znalazłeś. Tak. Albo czas mija zupełnie nieprawdopodobnie. Patrzysz na zegarek 12, ale odbywamy no, dwa Tak, ładnie, no dokładnie. To, Czyli dużo paliłeś, czy wiesz no. takie rzeczy, no? no. Yy... Mhm. Nie zaprzeczaj, Dawid. Mhm. No, no. No, co eee. <laughs> eee, że jesteś wrzucony w środek fabuły, tak? Tak. I właśnie Myślisz... takie reality checks, okay. jeżeli sobie wyrobisz nawyk na jawie, to ten nawyk może przenieść się do snu i nagle patrzysz, kurde, mam cztery palce, przed mm -hmm. chwilą była czternasta, jest osiemnasta i to nie wiem, jak się sen. tu znalazłem, pewnie śnie. Ludzie niektórzy Ej, to, czasami... jest tak, to jest z incepcji. Tak. Coś jak... tu się nie zgadza, tu się zakrzywia ten, coś... Tak, tak. To nie jest, tak jak mówię, bardzo mocno ugruntowane w nauce, mm -hmm ale są dowody na to, a ja byłem bardzo sceptyczny na początku, sobie myślałem, kurde, no ktoś sobie jaja robi. Kurde, ale to jest mega ciekawe. I z tyb... Cała z... nauka jest mega ciekawa. Ej, no nie cała, cała. są nudne rzeczy. Są na ono... przykład... Jakieś tam kuźwa. Oglądałem ten, oglądałem twój odcinek o Cernie, który jeszcze nie wyszedł. Mhm. I tam jakieś wiązania, że te. Jakie te, wiązania? Te, że tam ileś tam mikronów między warstwami jest, jest taka odległość. Co to kogo interesuje, jaka jest odległość między warstwami, stary, że to jest tyle mikronów. Tam just said, nie, że fajne są takie, wiesz, takie, takie hipnagogi, coś takiego, coś, takiego, coś takiego, co każdy może przeżyć sam, o, że mogę się w tym odnaleźć, jakąś korelację do swojego życia mogę w tym mieć, a jakieś kuźwa wiązania wiązania, nie, wiesz o co chodzi? chodzi hmm, to takie te, te cyferki trochę jak, o, trochę jak z historią że same daty, że wydarzyło się to, 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 to Point, nikogo nie interesuje, a jak powiesz, że ten miał romans z tą i tak naprawdę dlatego poszli na wojnę, to znaczy, że źle przedstawiłem narrację w tym filmie ja nie będę wyznacznikiem, nie, nie zwalaj na mnie Nie, Czego? nie. nie chcę, no że, znaczy, że, wiesz, że, bo że ja, ja ci to ten, ten ciekawe. bo właśnie przyjeżdżam do ciebie Okej, żeby, żeby zapytać, czy to jest dobrze Byłem ciekawy, jaka by będzie reakcja Kogoś, kto nie siedzi w nauce Bo jednak ja wysyłam to do ludzi, którzy Albo mm -hmm. siedzą w nauce, albo się tym interesują A no to, 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 ci, to od razu ci dałem Widzę taki feedback no. Na szczęście to jest trzeci ale to jest, odcinek w serii Ale będzie. to jest tylko tam fragment o tym nie, Że to nie jest cały film o tych no. wiązaniach żeby się, żeby się ludzie nie zrażali Do, 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 do filmu Dawida Um, ale wiesz, co sobie myślę, że, no, że myślę, to jest potwierdzone naukowo, że ludzie wolą mieć, e, m, że w, ludzie wolą myśleć, że mają rację, niż mieć rację faktyczną. Wiesz, o co mi chodzi? Chyba, że mieli rację na początku to wtedy. W, w sensie, że wolą potwierdzenie swojej, e, swoich założeń, o, wolą potwierdzenie swoich założeń, niż dojść do prawdy. Confirmation bias. Tak, ale Efekt to jest dużo szersze, czyli jak jesteś grzesznym człowiekiem, pozwól na dygresję religijną, mm -hmm. to jak ktoś ci powie, że stary, grzeszysz, nie rób tak, to sobie powiesz y, spieprzaj dziadu. Nie będziesz go wynosił na wyżyny i mówił, ten to jest wielki człowiek. Nie, powiesz mu spieprzaj dziadu. Jak przyjdzie człowiek ci powie, ale to super jesteś gościem i jakby y, y, mówi ci to, co robisz, jest dobre, podoba mi się to, co ten, ten to, to myślisz, to jest super człowiek, zanim pójdę w daleko, nie? I coś tak trochę sobie myślę, że może tak samo jest ze światem y, nauki, że jak masz ludzi, którzy potwierdzają Twoje przekonania, że tak, tak, no, y, gnębił nas te wszystkie te koncerny. Ktoś, ci, ktoś wykorzystuje te ludzkie strachy, z, zgnębienia, te takie. Te... Wiesz, co jeszcze jest tutaj gra rolę, moim zdaniem? Mm -hmm. Ten taki efekt, że ja posiadam tajemną wiedzę, której ty no, nie posiadasz no. i ja ci ją przekażę, no, ja, cię, ja cię nauczę, jak świat działa. No, myślę, że Mariusz Max Kolonko no, trochę na tej zasadzie działa. Ja, ja lubię go oglądać, jakoś tak. Ma, no, ma, ma charyzmę, ma, ma, ma coś sobie i też mam jakieś takie wrażenie, że może się czegoś dowiem od niego. I często i boję się trochę w to brnąć, bo mam takie przekonanie, że się dowiedziałem od niego czegoś. Tego boję się potem dowiedzieć, że to nie było dobre. I nie chcę tego już pokazywać, przekazywać dalej czasem, ale może ma rację, może ma rację, wiesz, kurde, nie wiem, to jest takie trudne, świat jest taki skomplikowany teraz, stary, jest tyle rzeczy, tyle rzeczy i jak jest tyle rzeczy, a świat się coraz bardziej komplikuje, mamy internet, poznajemy różne kultury, ich jest coraz tak dużo, tak dużo, tak dużo, to potrzebujemy ludzi, którzy nam ten świat uproszczą i sprawią, że znowu będzie łatwy i znowu będzie takie A to B, B to C, a tak naprawdę mam rację. No, myślę, że, myślę, że sklep jest To dokładnie ten mechanizm, który tam działa, no, moim no, zdaniem. Widzisz? No to co z tym zrobić? Jak świat się ja tak komplikuje, a ludzie lubią proste, to że coś ten, to, co się z tym robi. Ja, ja robię to, co robię. No. Hmm. Ni, nic więcej, moim zdaniem, moralnie nie można zadziałać, bo rzeczy trzeba uczynić tak prostymi, jak się da, ale nie bardziej. Brzutwa okama. Mhm. No ale według Brzytwe czy nie jest bardziej prawdopodobne, że nas oszukują? <grystanie> nie jest. Przybiega do ciebie sąsiad, to jest cytat za zaczerpnięty z bloga, którego w tym momencie nie pamiętam. Mhm. Ty nie czytaj, ty mów. Ja czytam komentarze od was, teraz na YouTubie można zadać, Jeszcze to jest ten moment. Przybiega sąsiad, Budzicie w nocy o trzeciej, nie pij wody, bo jest w niej narkotyk. Tak. Ale, stop, czy ufam temu sąsiadowi, czy to jest no tak. taki, taki? Taki. No właśnie, co robisz? No zależy, czy mu ufam. Czy przypiliśmy wódkę razem? No to jest taki świeży sąsiad, przyniósł ciasto na dzień dobry. Nie ufam mu. No bo to może być gwałciciel. Może być. Ja nie wiem. No. Może być. No. Y i przybiega we wtorek, mówi, że jest fluor, który yy, ogłupia. A, tak. Potem znam to. mówi, że jest LSD. Mhm. A potem mówi, że są groźne bakterie w wodzie. I to są ruchanty szczepionkowe. No. Bo bardzo głośno było o takim związku aktiomersal w szczepionkach. A no co to jest? Związek rtęci. Znaczy mhm. rtęci. Organiczny związek rtęci, który jest grzybobójczy, żeby szczepionki mogły być wielokrotnego użytku. W tym sensie, okay. że wiele dzieci z jednej szczepionki zaszczepić. Okej. Okay. Mhm. I mówią, ej, rtęć powoduje autyzm. Mhm. Robimy badania, nie ma. Ale żeby uciszyć opinię publiczną, wycofuje się tiomersal ze, ze szczepionek. Okay. I okazuje się, że liczba diagnoz autyzmu ciągle rośnie. My mamy wytłumaczenie, dlaczego ta liczba rośnie. Ale ona ciągle rośnie. I, i co mówią ludzie? To nie tylko tiomersal, tam jest też aluminium, i aluminium też powoduje autyzm. I co już myślisz, dajcie nam już spokój. No i co? I aluminium wycofamy, mhm. diagnozy dalej będą rosły. Autyzmu. Jak wycofamy całkowicie szczepionki, to przez pewien czas mogą okresowo spadać, to będą epidemie, na przykład yy, krztuśca. Co dwa lata, mniej więcej, epidemie krztuśca przychodziły, to tam była duża śmiertelność u dzieci. Mhm. To będziemy mieli okresowe spadki w diagnozach autyzmach, będą te niże demograficzne wywołane epidemią. To na pewno. Ale będzie ciągle coś nowego. Kiedyś to były kopyta i dusza, która nie, do, nie wejdzie do raju. Potem to było zapalenie mózgu, teraz jest autyzm powodowany mm -hmm. najpierw przez tiomersal. Wycofaliśmy tiomersal, to teraz aluminium jest wszystkiemu winne. Zawsze coś I jak będzie. Jak będzie aluminium ogarnięte, już mamy to, to znowu to znowu znowu. No bań, coś, coś znajdziemy, chyba że powstaną teorie spiskowe, że, uwaga, tak naprawdę oni tylko mówią, że wycofali aluminium albo tiomersal. No i jak z takim argumentem walczyć? Hmm. Ja nie widzę innej metody niż po prostu. Robić, robić, swoje, swoje, robić swoje. No. Robić swoje. No, to tak samo masz, tak samo masz yy, z dzieckiem, nie? Ja też, yy, jak mówiłeś o, 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 o panu... No, już nie nie, nie wołkujmy tylko pana Zięby w kółko, ale o ludziach, którzy są... W, tak skupieni na swojej, na przekonani, że oni mają rację, tak arogancją, no to to samo masz w relacjach rodzinnych, nie? Że jak jest jakaś tam osoba, która jest turbo przekonana o swojej racji i nie słucha nikogo innego, no to co się robi z taką osobą? No, dyskutujesz, ale już czasem nie masz siły, już mhm. mówisz, dobra, jakby, mów ten, jak będziesz chciała pogadać z nami, to przyjdź pogadamy. i pogadamy. tak samo może Słuchaj, być z dzieckiem inna też. Inna sprawa jeszcze. Hmm? Kto, krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje, hmm. no? Jeżeli ktoś na przykład straszy cię wszystkim, Wszystkim, czym może. I raz ma odrobinę racji, że rzeczywiście badania po pewnym czasie wykażą, że y, słodzik może sprzyjać powstawaniu otyłości, bo są teraz takie nowe badania. Ja, opierając się na tych starszych, mówiłem, że nie ma. Robiłeś się cinek o aspartami. Robiłem o aspartami. Mm -hmm. Okazuje się, że rzeczywiście są przesłanki, że może sprzyjać wystąpieniu cukrzycy, ze względu na to, że oszukuje nasz, że my reagujemy na słodki smak. Tak. I zaburza naszą gospodarkę hormonalną. Bo też nie jest to bardzo ciało duży... myśli, tak. że wziąłeś cukier i produkuje insulinę tak. niepotrzebnie. Tak, nie jest to bardzo duży czynnik, najprawdopodobniej. Próbują naukowcy ustalić w jakim stopniu, ale może. Mhm. Jak, jak robiłem ten odcinek, to nie znałem tych prac. Nie wiem, mhm. czy one były wtedy nawet, bo to jest jeden z pierwszych moich odcinków. Także to jest dowód na to, że ja nie sprzedaję nieomylnego patentu na życie, tylko obecny stan wiedzy i kiedyś będę mógł, musiał się pewnie z niektórych rzeczy wycofać. Y no i powiedzmy, że ktoś trafił z tym. A, mówiłem, mówiłem. I on teraz sobie dowartościowuje te wszystkie 26485 innych teorii, o których mówił. Mhm. I u pewnych osób też tak będzie. Kurde, no, on miał rację tutaj. No niby to dziecko nie dostało autyzmu, to nie dostało autyzmu, ale tam jest jakieś coś, spektrum autyzmu. W ogóle mówienie o tym, że mówienie o, o autyzmie jako o chorobie też jest bardzo krzywdzące, bo dużo ludzi traktuje autyzm jako chorobę, a to jest po prostu, no, specyficzna forma zaburzenia rozwojowego. To nie jest hmm. choroba. Autyzm nie jest chorobą. To nie jest jednostka chorobowa. Nie wolno mówić o autyzmie jako o chorobie. Tak jak na przykład o homoseksualizmie, który już jest potwierdzony, na że przy... jest chorobą. <laughs> Będę tłukł głową w mikrofon hmm. teraz do końca. Hmm. Trzy godziny jeszcze. No nie wiem, wiesz, nie zaprzeczę, nie? bo ty, wiesz, każdy, wie każdy wie swoje. Każdy wie swoje. To, że każdy wie swoje, przerwałem ci, masz jeszcze jakąś myśl teraz, bo... Miałem pewnie, ale dawaj. już, już dawaj, coś wybiłeś dawaj. sobie A, wybiłeś, bo m, szukamy, to, to, to chciałem przywołać to, 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 wcześniej rozmawialiśmy, że szukamy tego, co chcemy znaleźć, a nie prawdy. I to też w pracy dziennikarskiej się przejawia, wydobywając z jakichś tam odmentów, wywiadów, czy tam jakichś cytatów czegoś, o tak, o! Ten, o, ten gość powiedział to, publikuje, wszyscy mogą on to powiedział, albo on zrobił coś takie głupstwa. I potem się zdarza, że dobrzy ludzie, którzy chcą zrobić coś dobrego, jak na przykład Dawid, trafiają na taki wałek i się co, okazuje, że co? Że że ja się nabrałem w filmie na Właśnie. ten temat. Właśnie. Słowa ministra Szyszki a propos tego, że nie, nie ma gatunków, yy, które, na które człowiek by polował, wyginęły. Jak się film nazywał? Gatunki, tak? Jak wejdziesz na no mój kanał, to jest ostatni dodanie. Sześć gatunków. Tak, sześć gatunków, które wyginęły mhm. przez ludzkie polowania. Mhm. I on się opiera o to, że jeżeli się wpisze wypowiedź Szyszko, wymierają gatunki polowania, to się trafia na trzy albo cztery źródła, które mówią, że minister Szyszko powiedział, że nie ma gatunków, które na które by człowiek polował, a które by wyginęły. Mhm. Jeżeli się pogrzebie troszeczkę głębiej, to. No, na interpretacji zdecydowanie się posunąłem tutaj, to okazuje się, że bardziej łagodna wersja jest taka, że on nie zna takich gatunków. No i ludzie mówią, aha, głupi minister, mhm. ale ktoś mi podesłał oryginalny wywiad z nim, i on rzeczywiście mówi, że nie ma takich gatunków, które byśmy utracili, ale w kontekście współczesnego myśliwstwa i łowiectwa. I to wynika z kontekstu rozmowy. I ktoś po prostu wyrwał najpierw zdanie z rozmowy. Zdeformował je trochę, a potem ono uległo dalszej deformacji, i jeżeli szuka się tego w internecie, to żyje tylko ta zdeformowana forma. Ja robię taki double check informacji naukowych, które podaję, zwłaszcza jeżeli one są takie bardzo wywrotowe mhm. albo bardzo szokujące, typu wiedza bezużyteczna. To robię double, czasami triple check. Natomiast tutaj mi nawet to do głowy nie przeszło. Tak szeroko o tym mówiono w mediach, no w mediach, w internecie. Zresztą to medium jest, jakby nie patrzeć. Tak często ten cytat był przywoływany, że po prostu przez, przez myśl mi nie przeszło, że mogę dać się tu nabrać, a się dałem hmm. nabrać i powiedziałem nieprawdę o człowieku, który no, nie skłamał w swojej wypowiedzi tak naprawdę, bo współczesne myśliwstwo, takie, jakie uprawia się w Polsce, rzeczywiście nie prowadzi do utraty gatunków, a wręcz przeciwnie. O, wręcz do, przeciwnie, bo. Dobrze robi gatunkom, jeżeli się kontroluje ich populację na danym terenie. Dobrze robi środowisku, jeżeli się kontroluje. Hmm. Widzisz? Rozsądnie, oczywiście, rozsądnie. Wszystko robione z głową może być dobre. Każdy ekstremizm prowadzi do tego, że człowiek jest dupkiem dla kogoś innego. Prędzej czy później. Amen. Amen. Piękny żart. Take me to church. Piękny żart. Znaczy, nie, nie żebym żartował Amen. z tego, ale każdy ekstremizm prowadzi i później wątek religijny, o niepotrzebnie tłumaczyłem teraz bez sensu. Um, taki dobry żart. Właśnie taki był dobry i zawsze. Ha, bo ja nie jestem dobry w komedii. Ja zauważyłem, że ja, ja mam taką, taką, taką wesołą taką czasem oso, osobowość, ale widzę, że to do niczego dobrego nie prowadzi. Ludzie nie rozumieją moich żartów, źle to wypada. Albo rozumieją, właśnie. Jak. Tylko to są inteligentne żarty, z których hmm? człowiek się śmieje wewnątrz. No, nie wiem, to nadinterpretacja. No właśnie, no właśnie, dzięki, dzięki. Um, no to. No to, aha, czyli ty sobie tak funkcjonujesz. Tak, tak sobie no, tak. robisz takie rzeczy. I pewnie z znaczy, wiekiem... Ja bym, to nie jest my... tak, że ja bym nie chciał, żeby mnie oglądało nagle, nie wiem, żeby. Yy... A chciałbyś być Mariuszem Aksem. Oczywiście, żebym chciał mieć więcej wyświetleń mhm. w momencie, kiedy już w pewnym momencie wchodzę na taki sposób funkcjonowania, że YouTube jest ważną częścią mojego, mojego czasu działania sumarycznie. To bardzo bym chciał, żeby mieć na przykład nie tam 180 kilka tysięcy, jak teraz mam tylko na przykład nie wiem Maciek Dąbrowski z dupy, mhm. Włodek Markowicz i i wszyscy w mówią, ale super kanał. Idźcie tam, wiecie, idźcie na Facebooka, polubcie i ja nagle mam podwojenie wyświetleń. Mm -hmm. Kto by nie chciał podwojenia wyświetleń? A Zobacz, że jest się w programach partnerskich i z tego są jakieś pieniądze. O, to już w ogóle. To jest, to jest pieniądze jeszcze z tego? Pieniądze Ty są... masz tego pieniądze? Mam z tego pieniądze. I żyjesz nie. z tego? Nie. nie, już nie żyjesz. Chociaż powiem inaczej. Z samego YouTube'a nie byłbym w stanie wyżyć. Ale okazuje się, że są takie działania około YouTube'owe, na tak. przykład... To y samo mam Nauka bez fikcji, trzeci kanał, który prowadzę według niektórych, to jest tak naprawdę kanał, który robię na zlecenie portalu Interia. Mhm. Ja za to dostaję pieniądze, za to, że robię Super. tam filmy. Tam. Czyli, no, Oni to, mi za to, to płacą od filmu. Masz taki model, jak, jak ja miałem, czyli pokazujesz się mm, za darmo, tak, normalną sprawę. No masz tam jakieś tam, skap, skapuje mhm. coś z reklam, ale istniejesz w świadomości no i... innych osób, które mogą a, zróbmy coś z tym człowiekiem. Tak. I jeszcze jest Patronite. A masz Patronajta? Mam. O, a ile masz tam pieniędzy miesięcznie? Ile ci płacą? Nie tyle, co gąciasz, ale no, nie tyle. Ja, jestem, ja jestem w szoku, że w ogóle ludzie są w stanie płacić. Ja byłem przekonany, że będę miał. Matko, na... masz tyle pieniędzy? Tak. No co ty to wszystko może zamiar sprzęt. wydać? Ja ładuję na sprzęt no i ta seria oh. w Cernie, która niedługo ruszy, uh -huh. y, mam nadzieję, że już w tę sobotę się wyrobię, to ta seria w Cernu mnie kosztowała no, więcej niż połowę tych pieniędzy, które z Patronajta dostałem. Czy, czy jesteś bogaty, czyli ty zarabiasz 3700 miesięcznie? No tam potrącają troszeczkę. A potrącają. A ile zarabia? Ja mu wszystko do portfela muszę zajrzeć. No zajrzyj do portfela. 16. On zarabia za nic nie robienie, zarobienie głupich filmików na internet 16 tysięcy? A ten kto to jest? A ten, zarabia ten ile zarabia? Kontestacje to... Ja tu przesad... A to jest właśnie bardzo prawicowe takie radio, wolno... E, prawicowe? Wo, to, przepraszam, wolno-rynkowe. Wolno wolno tak. takie, no. Czy Oni tyle zarabiają? Tak. Ludzie a nauczyciele po... zarabiają 1500 na rękę? No proszę, klas. A oni za nic nie o o, matko! O, matko! Otwieraj ja to ja to Nie, właśnie nie, to ja nie, nie mogę się tak, wiesz, angażować w coś, co ale krytykuje. Ale to na, hipokryz... walkę, na walkę z A, żeby, walczyć, żeby zabrać wszystkie pieniądze dla <laughs> tak, siebie. Tak, to ostatnio ci gamerzy, że patologia streaming zrezygnowała z. No, to nie jest patologia, ja się rzeczywiście no, nabijam, wie. ale. Ale wiem, o czym mówisz odnośnie patologii. I też jakoś tak nie. A czy nie to jest hipokryzja, no i tyle? W jakim sensie? Jeżeli ktoś yy, mówi, że nie może robić a, a jakiegoś bardzo wyrafinowanego kontentu, bo jest źle kojarzony przez gościa, który streamuje remont. Kto streamuje remont? Daniel Magical. Ktoś streamuje remont? Tak. I to jak to się ogląda? I Dobrze się to ogląda? Wpłacają mu ludzie pieniądze w że tysiącach co? złotych. Czy on stream on, on robi remont? Streamuje, mówi, że dzisiaj na przykład zbiera donate y na, na nowe biurko i no. ludzie mu wrzucają pieniądze. To ekstra. Ja też tak mogę? Teraz jesteśmy na żywo, odpalaj Donaty. A, do, okej. Okay. Nie jest na YouTube coś takiego, że jak e, Super Chat chyba. Że, e, płacisz hajs, żeby być wyróżnionym komentarzem. Dlatego nie czytam komentarzy. No ale można chyba odpalić. Nie wiem, poprawcie nas. Bo, co? No, w czasie relacji na żywo Donate, żeby ci pieniądze spadały. Ale po co mi to? Bo to by... Ja tylko mówię. Ja tylko mówię. No i inni gamerzy nagle się na niego okazuje, się, rzucają, mhm. bo on robi patologiczne rzeczy. Ludzie, którzy wiesz, drą się czasami do mikrofonu bez sensu. Ja nie okay. mówię, że to jest źle. Ja nie mówię, że to jest źle, bo wszystko może mieć swoje miejsce, jeżeli się sprzedaje, to dlaczego? Dlaczego mm -hmm. by nie, jeżeli jest nisza na to, podaż, popyt? Zresztą Maciek Dąbrowski robił o tym film ostatnio i ja bym się pod tym, co on mówi, podpisał. Czyli pod czym konkretnie? Jakie, jakie zdanie wygłosił? Że jeżeli... Bo jest walka z tą patologią. Portal Wykop ogłosił walkę taką. O, tak? I rzeczywiście, no niektóre zachowania, jak tam któryś z tych gamerów, już nawet nie pamiętam kto, bo ja nie znam tego wycinku YouTube'a. Przepraszam, że przerwę. Troszkę śmiesznie rozbawiło mnie e, ten to hasło, co ten... Portal Wykop ogłosił walkę. No, ogłosił walkę. Ruszył wiem, na krucjatę. Ale tak, to no, jest takie... Wiesz, chodzi mi że portal Wykop ogłosił walkę. To takie śmieszne troszkę. Dobra, no. Ja akurat uważam, że to jest bardzo dobre miejsce w sieci. Wykop? Tak. Wypok? Tak. To Dla mi mnie. Ale się Mireczek? Sam? Ty będziesz Mireczkiem, a ja mogę być Twoją Mirabelką. Ja jestem Mireczkiem. Jesteś Mireczkiem. Tak, jestem ja mi Bordo. Bordo? Y no Sprawdzisz no. sobie w domu. Y ja nie mogę, nie mogę nic złego powiedzieć na Wykop, bo mi kanał zniszczą. Nie? Wiesz co? Tam, nie są tacy mściwi. Tam, tam, tam są ludzie, którzy nie boją się powiedzieć bardzo ostrych rzeczy. Git. Ale jest też dużo osób, które się zna na tym, o czym mówi. Mhm. I bardzo łatwo rozpoznać te osoby, które się znają, a które nie. Przynajmniej się tak wydaje. Ja bardzo dużo takiego konstruktywnego dla mojego kanału feedbacku stamtąd zebrałem. Okay. Naprawdę. Takich rzeczowych uwag, rzeczowych komentarzy. i yy... To czemu ma taką negatywną prasę, Wykop często? Nie wiem. A ma? Ma. Mhm. Czasami ma. Ja mówię, ja stamtąd zebrałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku. Mnie dużo nauczyli ludzie tam. Spoko. Ja, ja to szanuję. Giddy. Zresztą kurczę, y, to jest miejsce, gdzie na przykład jak kurszała moja zbiórka na Patronite, uh -huh. bo nie wiem, czy wiesz, byłem dwa dni przed gąciarzem na Patronite. Byłeś dwa dni przed gąciarzem, to, to zabrzmiało trochę jak takie samo nacieranie. Tak, pierwszy przekroczyłem tysiąc złotych. <laughs> pierwszy przekroczyłem ty, pierwszy Polak. Pierwszy Polak, który przekroczył tysiąc złotych na, na Patronite. Patronite. I coś dostaje się sobie na, na nagrobku sobie wyryje. No tak, pierwszy Polak. Yy, to nie to ja nie, nie wrzucałem tych informacji na przykład na wykop. Aha. Ale ludzie tam wrzucili. Ja się uh -huh. bałem, że wiesz, zaraz pójdzie masa hejtu, że to jest żebranie. A oni jednak w większości potrafili tam ludzie napisać, że to jest wartościowy kontent coś takiego warto na przykład. Wspierać. Ludzie cię lubią. Ludzie cię zauważyłem, ludzie cię lubią. Z, u, y, słusznie zresztą. <laughs> Co możesz teraz bo... powiedzieć, jak mnie zaprosiłeś ci głupę powiedzieć inaczej? E, nie. E. nie, chodzi mi o to, że ludzie lubią normalnych ludzi. Po prostu internet to jest skupisko co, norm normalnych jakbyśmy ludzi. Pogad jakbyśmy pogadali przy piwie, no. to prawdopodobnie y, ja też innych żartów bym używał w prywatnie. A. Bo uważam, że w publicznej też nie wypada pewnych rzeczy mówić, na przykład sypać przekleństwami na prawo i lewo. Dlaczego? Znaczy w publicznej telewizji nie, ale tu w takim kanale ofowym, takim wiesz... Nie, no, według uznania, ale no, myślę, że ale nie byłoby nic prostu... złego, jakby ktoś tak powiedział. No, no na przykład, ja że... chyba dużo przeklinał w trakcie audycji. Tak, nie ja wiem, nie czy... widzę, to nie jest tak, że przeklinanie jest złe. Nie, jeżeli komuś to pasuje, mm -hmm. mi, na przykład ja prywatnie sporo przeklinam, bo mm -hmm. grałem w kosza bardzo dużo lat i przetrwać w szatni męskiej drużyny sportowej bez przeklinania było trudno. Mm -hmm. Natomiast nie czuję, żeby to był wyraz potrzebny do tego, co robię w internecie. Jeżeli uznałbym, że w tym momencie trzeba powiedzieć, że coś jest na przykład. Zajebiście głupie. To bym powiedział, że jest zajebiście głupie, ale uważam, że nie potrzeba na razie. Mam nadzieję, że też nie będę musiał o czymś takim mówić. To pogadajmy o czymś innym. Dobra, pogadajmy o. Um, ty jesteś człowiekiem, ty jestem, tam żyjesz tam, UMCS teraz nie, jakaś kariera, coś tam się dzieje. I nie... nie, nie jaki, jakie masz obserwacje? A już tam, jak ja, już gadaliśmy o tym, to już coś słyszałem. Odnośnie tego, że no, ten świat nauki bywa czasem jak świat polityki, jak świat yy, właściwie każdej innej branży, też o tym gadaliśmy. Wszędzie się to pojawia. Że niektórzy chcą dobrze tylko dla siebie, nie? że idą albo po karierę, albo idą coś sobie zyskać. I właśnie może też te ruchy antyszczepionkowe i też trochę na tym bazują, że no, patrzą na ten świat, jak on jest poukładany, kto jest na szczycie, a kto nie, patrzą na politykę i myślą, ten baran jest tam? Wiesz, tak sobie myślą. I przez to, jak tak, może trochę arogancko, może trochę brakiem pokoju, ale tak myślą, myślą, co ja mam ludzi słuchać, którzy są nade mną. O, to jest trochę takie, wiesz, takie, patrzysz, kto jest nad to, i to, sobie myślisz, jak, to się, jak ten świat się ułożył, że on jest nade mną. Um, I może przez to tak, ja nie muszę ich słuchać teraz. Chyba bym się z tym zgodził. Musiałem to, to dokładnie przemyśleć. To nie dobrze? Musiałem się dokładnie musiałem dokładnie przemyśleć, jak to, czy, czy pod wszystkim się podpisał, tak przeanalizować na spokojnie. Jak jechałem tutaj pociągiem, to dostałem parę wiadomości z wystąpieniem pana Zięby w hmm. sejmie. Ale dlatego zaczęliśmy o nim gadać. Może i tak. Może sobie odświeżyłem po prostu. Hmm. Bo też mi jest ciężko bez takich negatywnych emocji niektóre filmy oglądać jego. Chociaż na przykład stosowanie medyczne marihuany, ja nie widzę przeszkód, przeciwwskazań co do tego. A on jest przeciw? Czy... On jest za. On jest za. On jest, mhm. za. on jest przeciw szczepionkom, jest przeciw GMO. I było wystąpienie jego w, w sprawie GMO i on powiedział bardzo proste hasło, co dało mi dużo do myślenia, że w konstytucji trzeba zapisać całkowity zakaz GMO w Polsce. Ja myślę, to jest hasło, które mogłoby stać się viralem. Nie dla GMO w Polsce. Zmieńmy mhm. konstytucję. Mhm. Ja już nawet widzę oczami wyobraźni, jak to jest przekazywane na Facebookach. Tylko, że właśnie, to jest proste hasło, które upraszcza rzeczywistość i które sprawia, że każdy taki Kowalski czy Mirosław, którego dzisiaj się już bardzo mocno trzymamy w rozmowie. No to jest taki hipotetyczny Mirosław, to nie jest żaden hipotetyczny nasz kolega. Mirosław. Mhm. To, to on nagle myśli, kurde, tak, o, to jest coś, czego bym chciał. Ale, jest, ale insulina, którą się stosuje w czasie leczenia cukrzycy, jest pozyskiwania z genetycznie modyfikowanych bakterii E. coli. I alternatywą do tego pozyskiwania jest zabijanie setek tysięcy zwierząt, żeby z ich trzustek odzyskiwać insulinę. I to jest właśnie ten problem. że nawet, nawet, nawet jeżeli by ktoś chciał zabrzmieć dobrze mhm. i był przeciwny GMO i miał na to dowody, to on przegrywa z tym prostym hasłem, bo on Wiedząc o, tym, o, o, o tej insulinie, nie może się pod tym podpisać i nagle zostaje wrogiem. I on mhm. może sobie tłumaczyć, ile chce, że to insulina insuliną. Proste hasło jednak chwyci i, i go przy, y, przydusi. Takie proste hasło. A jak jest w polskiej nauce? No w polskiej nauce, moim zdaniem, największym problemem, nie wiem, czy powinienem takie rzeczy mówić w momencie, kiedy wchodzę do tego grona. Ale moim zdaniem jest My to... My lubimy prawdę. Ludzie moim zdaniem największym prawdę. problemem polskiej nauki jest to, że tytuły są dożywotnie. O tak. tak to jest... Przepraszam, nie tak. tytuły, stanowiska. stanowiska. To, jest, to jest problem. To jest problem, bo ludzie, bardzo, bardzo dużo osób chce robić karierę, a nie chce robić nauki. I w momencie, kiedy wchodzą na pewien stopień i wiedzą, że już z uczelni ich się nie zwolni... Znaczy chyba, żeby zrobili coś jak... Molestowanie, molestowanie tak. Tak, tak. albo tak. oblanie kogoś kwasem, tego mhm. typu rzeczy... To jak się wchodzi na pewien poziom, to już stamtąd się człowieka nie zdejmuje i co więcej, on teraz podejmuje decyzję. Mhm. Jeżeli to jest tylko człowiek, który ma co chce, to on sobie będzie tam cicho siedział, podłączy się do jakiegoś zespołu, zrobi swoje. Jeżeli to jest człowiek, który ma powołanie, to on dalej będzie pracował. Ale są też ludzie, którzy na przykład boją się tego, że ci ambitni niżej mogliby zmienić system. I oni będą. Ci nowi jeszcze, którzy tak? nie weszli na drobinkę. I oni na przykład będą dążyć do utrwalenia tego systemu, który jest szkodliwy, bo w Stanach Zjednoczonych są kontrakty. Czyli jesteś takim pałym Kukizem y, nauki. O Boże. Czyli jest partiokracja, oni siedzą na stanowiskach, nie chcą z nich schodzić, bo te tak, to jest to, co im władzę. Ale to jest pozostałe, tego tego to jest złe. Ustroju. Wywalmy wszystkich, tylko musisz więcej przykinać, jak Paweł Kukiz. Tak. Wywalmy wszystkich na pysk. To jest złe. To jest moim zdaniem złe, bo dlaczego śmiejemy się z amerykańskich naukowców wszystkich, ale to jednak amerykańska nauka. Czemu się śmiejemy? Bo są te badania amerykańskie. Amerykańscy naukowcy udowodnili, mm -hmm. no mm -hmm. nie wiem. Homoseksualizm. Publikacja naukowa w czasopiśmie, które było recenzowane. Przypadek homoseksualnej nekrofilii u kaczek krzyżówek. Publikacja amerykańskich naukowców. Nie, przepraszam, chyba kłamie. Chyba to jest holenderskich. Mm -hmm. Muszę sprawdzić. W każdym razie no, tego typu publikacje się pojawiają i my się śmiemy, nie amerykańscy naukowcy odkryli, to odkryli tam. No super z no to autorytet przechodzi na to ktoś. Ale właśnie chodzi o to też, że tam profesorem jest się na kontrakcie, czyli po pięciu latach mogą nie przedłużyć z tobą kontraktu. Jeżeli nic nie zrobiłeś przez te pięć lat bycia profesorem, ciekawego, ciekawego, nowego, albo nie wypromowałeś jakiejś grupy, albo nie dostałeś grantu, no to możesz mieć problem z pracą dalej. Bo ta uczelnia nie przedłuży, inna pomyśli sobie, no tamci nie przedłużyli, i sprawdzą publikację pewnie dlatego, że nie publikuje, nie publikuje pewnie, bo nie pracuje. Robią się problemy, czyli jest taki nacisk na ciągły rozwój, na ciągłe parcie do przodu. U nas jest ten nacisk do pewnego poziomu. I to do poziomu, który można osiągnąć w Polsce przed 40, czyli masz jeszcze 25 lat do emerytury, gdzie możesz być profesorem albo doktorem habilitowanym. Bez wysiłku. Być, specjalnie. po prostu być. Bo, się, mhm. bo zrobiłeś tyle publikacji, ile trzeba. Napisałeś mhm. to, co trzeba, miałeś grant, byłeś na Pozdoku, odhaczone wszystko, jak na liście, i już jesteś. Mhm. I możesz być. Już nie musisz nic robić, możesz być. To nie jest tak, że wszyscy tacy są, mhm. ale są tacy ludzie. Są, no właśnie. Pytanie, no pytanie, czy jest ich? wystarczająco, czy za dużo, też wiesz. Do, dochodzę do wniosku, że jest ich coraz mniej, mhm. ale jednak ciągle za dużo, moim zdaniem. Czemu, za, czemu coraz mniej? Coś, coś się dzieje? Czują presję na plecach? Mentalność się zmienia, wiesz, bo bardzo Oczekiwania długo, ludzi względem nich? E, ich oczekiwania też względem kariery, Aha. bo oni by chcieli robić światowe kariery. Mhm. Bardzo dużo osób chciałoby robić światowe kariery. Bardzo dużo osób ma predyspozycje w Polsce, żeby robić światowe kariery i systemy e, temu właśnie przeszkadzają. Mhm. Ale mówiłeś też, że kariera nie równa e, ważnym, albo może ważnym, ciekawym, potrzebnym badaniom, że czasem się pisze publikacje dla pisania publikacji, żeby robić karierę właśnie. To też jest problem. Też jest to problem. Jest takie robienie dla robienia. Ale co innego jest robienie badań podstawowych, żeby odpowiedzieć na jakieś pytanie, którego chcemy się dowiedzieć? Mhm. A co innego jest na przykład robienie badań podstawowych, czyli takich, które nie mają powiedzmy przełożenia na technologię, na jakieś produkty gotowe. A co innego jest robienie takich badań w momencie, kiedy zmieniłeś tylko jeden element układu i jesteś praktycznie pewny co wyjdzie. I tak zrobić 20 lat swojej kariery, gdzie robisz praktycznie to samo zmieniając tylko jeden fragment, jeden mały składnik układanki i wiesz co wyjdzie. A co innego jest tak jakby stawianie sobie nowych pytań, wyzwań. I kroczek dalej, i kroczek dalej, i kroczek dalej. A tak jak mieszanie budyniu ciągle w kółko, a co innego jest budowanie, robienie nowych rzeczy. No to jest trudne, bo to, to trudne. zakłada, że ci nie uda, i ci nie uda, to możesz coś stracić. Tak, więc a negatywnych robienie... wyników nikt nie publikuje, Dokładnie. także to jest też ryzykowne. To byłby zmarnowany czas. Byłby Taki... zmarnowany czas, ale to też daje większą perspektywę na to, że ktoś cię światowo dostrzeże. Mhm. No, Że to tak, jest tak. człowiek, który posuwa naukę do przodu, mhm. a nie się tak jakby obraca ciągle tylko w jednym i tym samym otoczeniu. Tak, no i to znowu jest... to. to takie I ci ten... profesorowie też by chcieli coraz częściej mieć takie kariery, a żeby mieć takie kariery, to muszą takich ludzi mieć, a jak mhm. jeżeli muszą mieć takich ludzi, to sami muszą z nimi pracować i jak sami muszą z nimi pracować, to chcąc, nie chcąc sami muszą stworzyć odpowiednie warunki do takiego funkcjonowania. I to myślenie się zmienia, mhm. bo, bo się świat zmienił, bo możemy pojechać do Stanów. 25 lat temu nikt nie mógł pojechać do Stanów. Mhm. No 25. 20... 7, 8. Żeby móc zobaczyć, że oni że... mają inaczej, może to jest lepiej. Znaczy, powiem inaczej, pewnie mógł pojechać do Stanów, ale było to potwornie trudne. Do dzisiaj mój promotor mi opowiadał, że jak się wysyłało publikacje do, do Stanów Zjednoczonych, to musiał cenzor przeczytać, polski cenzor, że tam nie ma sprzedawanych żadnych informacji antysystemowych albo takich, które mogłyby komunizmowi w Polsce zaszkodzić. No to inne czasy. Inne czasy. I teraz się czasy zmieniły, teraz każdy teoretycznie może pojechać do Stanów mhm. i dużo osób myśli, kurczę, może ja bym spróbował zrobić karierę taką, żeby moje nazwisko coś znaczyło w świecie, a nie tylko być polskim profesorem. No kumam. Ale wiesz, też gadanie o tym, tak jak my teraz sobie gaworzymy, to jest spoko, bo wzrasta jakaś świadomość społeczna, może, bo słuchają nas młodzi ludzie, może za ileś tam lat będą profesorami, może będą pa pamiętali te rozmowy jakoś tak, że no kurde, może nie chciałbym być takim klejkiem. Jeżeli ci klejkiem. młodzi ludzie, którzy będą nas teraz słuchać będą profesorami, to oni już będą tym pokoleniem, które, tak. które będzie zmienione trochę. No dokładnie, ale też zmienione się nie się takie nie rozmowy. Jak... Co by się nie tak. działo, to ono będzie zmienione. Może Aha. będzie szybciej zmienione dzięki temu. Przez internet internet, i tak dalej. Globalizacja internet i to, że no, są ludzie, którzy chcą robić to dobrze. Że są. I nawet, no, nie mówię, że się im to utrudnia, ale, ale... nawet jeżeli napotykają na przeszkody natury formalnej, mm -hmm. to oni już są. Tylko I już słuchaj sobie z panie, tego zdają sprawę, że mają, że przed nimi stoi kariera na cały świat. Teraz tak, ile ty masz lat? Za dużo. No Ale czy tychy, mniej więcej? 28 ja, będzie niedługo ja, ja, dzieci. Ja 28 robić. też. My jesteśmy jeszcze na tej granicy. Próby zachowania ideałów i zmiany świata na lepsze. Im człowiek starszy, tym bardziej mu to chyba wychodzi bokiem i stwierdza, Matko, jak ja byłem taki przekonany, że świat się da, a jednak mam to w dupie i nie będę tego zrobił. Jak masz 40 lat czy 50, to nawet ci, którzy dzisiaj wyrastają w tym nowym pokoleniu, ja też nie oczekiwałbym za dużo od tej globalizacji, do tego dążę i tych, wiesz, tych, tych, tych zmian, że o, teraz przychodzi nowy czas, że. Z czasem się rozleniwiamy, bo nasze życie się, życie się zmienia i oczekiwania względem nas się zmieniają. I trochę chcemy już spokoju i pewnie wygasa w nas ta, ta walka, ta ten, ten antysystemowość. Mhm. Trochę... I wtedy ludzie się stają komunistami. <grym> Jest takie <grym> powiedzenie kto z Kto w młodym wieku nie był buntownikiem, ten będzie komunistą na starość. Nie, Będzie teraz przekleństwo. Bo jest taka świetna fraszka, która idealnie pasuje tutaj do tego, co mówisz. No. Staudinger napisał, czy świat bardzo się zmieni, jak z młodych gniewnych powsta powstaną starzy w kurwieni? No. Moim zdaniem tak. Tak? Moim zdaniem tak. Kiedyś powiedziałbym nie, 30 lat temu pewnie. Lat bo lat system temu? był skostniały. 30 lat temu miałeś tak. 2. Tak, miałem minus dwa. Mają minus dwa. Powiedziałbym mhm. wtedy inaczej. Mhm. Natomiast. Y porównując historię, jakie mi opowiadają właśnie osoby pracujące na uczelni, jak to wyglądało 30 lat temu, jak to wygląda teraz, to teraz jednak pomimo tego, że ten system ciągle ma te pozostałości skostnienia, to on widzi, że w dobie globalizacji studenci z Lublina, ludzie z Lublina wcale nie muszą studiować w Lublinie. I ta uczelnia też musi o tym myśleć, żeby mieć studentów, żeby była kontynuacja jej działalności. I jak ona się nie zmieni, mhm. to ona upadnie. Albo będzie zbierała taki środek której w Polsce, w, która ma kulturę studiowania, bo wypada mieć skończone studia, nie fach w ręku, nie wiedzę, tylko skończone studia, będzie, będzie właśnie zbierała taki środek, który potem, no nie chcę mówić brzydko, pójdzie do McDonald'ów, ale mało kto z nich będzie pracował. Ale czy ten środek nie wynika trochę z, um, z tego, czego ludzie oczekują względem uczelni, na którą idą, czyli. Ludzie Uczenie moje... ci oferuje bardzo dużo, możesz się uczyć, ale czy ty chcesz się uczyć, czy tak naprawdę przyszedłeś dla papierka? Właśnie. Moim zdaniem za dużo osób przychodzi dla papierka. No, Albo... ja przyszedłem dla papierka. Ja Albo po to, żeby przedłużyć sobie dzieciństwo, i Albo... nie iść do pracy. Bo masz hajs od rodziców i tak dalej. No, tak. stypendium. Trochę, trochę tak, no, trochę też. Bardzo tak. dużo jest takich studentów. I to nie jest tak, że ja no. teraz ich jakoś smaruję, że to są źli ludzie. Oni po prostu mają takie wzorce z zewnątrz, mhm. bo im rodzice mówią, że wypada mieć skończone studia. Mhm. No, ja. No, a propos swoich studiów jeżeli teraz się zatrudniałem no to musiałem bardzo dużo papierów uzupełnić na swojej własnej uczelni, którą kończyłem musiałem udowodnić, że jestem kompetentnym chemikiem mimo, że oni mieli udokumentowane w sumie już 9 lat moich studiów tam, to ja musiałem jeszcze donieść im papiery jak zgłasza się ktoś, że chciałby współpracować przy produkcji filmu na YouTube, to tylko pyta, czy ja to umiem zrobić jest idealny przykład, jak rozmawiałem. Yy, yy, pozdrawiam Karola z Cernu w tym mm -hmm. momencie, bo z nim mm -hmm. rozmawiałem. I będzie wywiad prawdopodobnie z nim wrzucony kiedyś tam. I on mówi tylko: Nie zrób głupoty, nie podpisz mnie jakoś tam inżynier, doktor albo magister. W no. Cernie, w największej. No. Bo mnie wywali ze studiów. Ja się pytam: To jak to jest możliwe, że ty teraz projektujesz elektronikę, do, która ma być odporna na projektowanie do największego, największej maszyny naukowej na świecie. O, no i no przyjechałem tutaj skręcać śrubki, zobaczyli, że jestem kompetentny, dostawałem awanse, pokazałem, że umiem to robić, to, to teraz to robię. Póki to robię dobrze, to będę to robił dobrze. Ważne były kompetencje. Byłem w CMS-ie tak zwanym, czyli Compact Mion Solenoid. Compact oznacza to, że waży 7000 ton, no, nie, chyba najwięcej, chyba 14 tysięcy ton. Detektor jest po prostu gigantyczny, 20 metrów średnicy. A kompakt, bo jest bardzo ciasno upakowany. I my przychodzimy, a tam jest taki pan, nie wiem, czy Hen Henryk, czy Zygmunt, który skręca rurki od takie malutkie, wczołguje się między w taką przestrzeń mm -hmm. i, i tak, na takie odległości potrafi skręcić rurki od które mają średnicę. Rękami. Rękami albo jakimiś narzędziami. Uh -huh. Po prostu on tam od paru lat pracuje. Uh -huh. Nie mówi po angielsku. Znaczy, po angielsku może powiedzieć: It's okay, will be okay, water is not running, i uh -huh. tyle. W ten sposób uh -huh. się komunikuje. I akurat jako, że byliśmy Polakami, to tam posłużył, posłużyliśmy za tłumaczy i pytamy potem, jak to możliwe, że on nie mówi po angielsku, a oni mówią, no póki jesteśmy w stanie się skomunikować, bo jak ktoś się ja mówi, że rozumie trochę po rosyjsku, on trochę też, póki ma jakichś kolegów, którzy mówią po angielsku i są w stanie go przetłumaczyć, to tak długo jak to wystarczy i on robi dobrze swoją robotę, a robi bardzo dobrze, to on tam będzie pracował. On nie musi mieć FC. Mhm. Tam są kompetencje ważne. Nikt nie patrzy na papiery, tylko na kompetencje, na to, co ktoś umie no, zrobić. To, to Jak... trochę, tak jest wszędzie trochę, nie? Że już mniej się patrzy nie na wszędzie. papierek, ale nie wszędzie. kompetencje. Nie wszędzie. Ja ciągle odnoszę bardzo. Cze... ciągle, co rusz odnoszę wrażenie, że człowiek to jest małpa plus papiery. Co to znaczy małpa? W Polsce. To, to znaczy, znaczy że jest małpa plus papiery. A, że do robienia taki robotnik? Tak, że tak niektórzy patrzą na człowieka, że nieważne, co on umie, ważne, że miał na to papier. Nieważne skąd, kto wystawił. Tak długo, jak jest papier, to jest tak jakby nobilitacja. A to nie wiem, czy się zgodzę. Że to z, z, z fach w ręku, czy właśnie brak papierka przez to, a że masz fach gdzieś, to też... Znaczy masz fach raczej. w ręku się przebije, ale generalnie, tak, a ja tak. tak globalnie, że mhm. okej, okay, dobra, czy... To do ma Jak masz papier na to, na to, na to, to jesteś lepszy niż ktoś, kto nie ma na przykład tego certyfikatu z angielskiego, a powiedzmy ma w papierach, że trzy lata siedział w Londynie w call center. Mm. No to już jest kwestia doświadczeń twoich właśnie osobistych, bardziej, tak. bo to generalizować się nie da, to jest bardziej taka no ja mówię, co co tak, takie obserwacje. Co rusz odnoszę takie wrażenie, tak, tak, dlatego tak, tak, nie, nie, nie chcę nie. powiedzieć za tak, mocno, że tak jest w Polsce, że ale że to co rusz tak odnoszę jest takie uh -huh. wrażenie, że uh -huh. w Polsce bardzo często człowiek to jest ciągle małpa plus papiery. A potem jadę do CERNO i widzę przykład człowieka, który jest naprawdę kompetentny w tym, co robi. Naprawdę widać po nim, że po prostu ma to wszystko obcykane, to, co musi, to, 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 co musi robić. Robi niesamowite rzeczy, bo schodzi do tego tunelu bezpośrednio, mhm. który jest wydrążony 100 metrów pod ziemią i który ma 27 kilometrów długości. I, a w, pol, w Polsce nie skończył studiów. I teoretycznie dla wielu osób to jest, o kurde, bez studiów w Polsce. Myślę, że, że Karol nie żałuje. Pozdrawiam Czyli do, CER, do, do, do Cernu byś chciał jeszcze na stare lata, czy teraz jakoś? Jak Zobaczymy, jak się potoczył sprawy. Ale ogólnie CERN super. CERN to jest dla kogoś takiego jak ja. Ja się tam mm. czułem jak, jak... Jak dziecko w Disneylandzie. Nie w Disneylandzie, jak w, na, na, na promocji słodyczy. Gdzie jest darmowa degustacja wszystkiego. I co cię najbardziej tak zachwyciło? Co byś chciał to podotykać jeszcze? O czym śnisz? Ja tak, pewny... pamiętam jak dotykałem ten, te śrubki. Byłeś kiedyś w fabryce antymaterii? Yy, bo produkuje się antymaterię? To jest fabryka antymaterii eee. w Cernie. Jest, produkuje i... i to jest najdroższa rzecz w przeliczeniu na masę na świecie. Jak się produkuje antymateria? Oczywiście się tego nie sprzedaje, ale najdroższe w wytworzeniu, po to, I żeby, po co im to antymateria? żeby ją badać. Bez sensu, przecież antymateria to szatan, a to oni produkują szatana. Tak, wodku. No. Tak. Bez sensu. Wyobraź sobie, że idziesz do sklepu i kupujesz szatana na wagę? Nie, właśnie, nie, ale ona, ona waży? Ona ma wagę? Ma, ma masę? Ma. Sprawdzają na przykład, czy przez to, że. Właśnie, ma ma... Bo oni nie wiedzą, że jest. Ja znaczy, wiedzą, że jest. Ale wiadomo, Od że jest, bazna. ale y, ona wynika z obserwacji. Ale Można trudno... stworzyć antymaterię. Antymateria jest we wszechświecie. Czasem się I co, zdarza robi, w po co jest? Nikt nie wie, ale wiedzą, że jest. Wiedzą, że jest. Teraz tak. lepszą sprawę ci powiem. W wielkim wybuchu, teoretycznie, powinno powstać tyle samo materii, co antymaterii. Tak. A my jesteśmy z materii. Dlaczego? Gdzie się podziała ta cała antymateria? No jest cały czas. Mówię, że jest. Gdzie Ale to się są podziała? pojedyncze przypadki. A zobacz, ile materii masz dookoła. Ale to nie jest tak, że we wszechświecie większość to jest właśnie tam dark matter, czy coś tam. Ale to nie jest -matter. Aha, dark -matter matter to to nie -matter jest -matter. ile? Ile procent z całości jest antimateria? Nie wiadomo. A nie wiadomo, ale nie wiadomo. dark matter An to jest w większości, ale... tak? Tak. Ciemna energia, to jest tak. Ale co to jest ciemna energia? Co, po, co to, po co to tak nazwali? Czy nie czujesz się kompetentny, żeby odpowiadać na to pytanie? Nie do końca chyba kompetentny się czuję, natomiast hmm. ciemna materia nazywa się tak, dlatego że nie jesteśmy w stanie jej zobaczyć. Ale wiemy, że jest. Ale widzimy efekt jej oddziaływania. To jakbyś sobie, to jest idealny przykład. Czyli też nie Wartości. wiemy, co to jest, tak to sobie nazwaliśmy, że tak. coś. Nie coś... wiemy, co to jest. Mhm. Ale widzimy efekty oddziaływania tego. Wiemy, że tam to jest i wiemy, że ma masę. Bo inaczej nasze prawa się załamują, a się nie załamują. Wiemy z laboratoriów. Mhm. I tej materii, materii, którą się dotykamy teraz, jest, jest nie tak dużo, nie? <grym> Kilka procent. Kilka procent, właśnie. To jest ciekawe też. Kilka procent. Tak, jak, tak, jak, tak jak gadaliśmy o tym przed wejściem, że e, jak sobie żyjemy, tu mam właśnie coś do zjedzenia, tu muszę pouprawiać seks z żoną, tutaj jakieś tam dziecko się urodzi, tu trzeba coś przynieść. ten, To życie się wydaje takie proste, nie? A jak zaczniesz się zagłębiać w te szczególiki, to... Ja pierdził, jakie to jest dziwne wszystko. I niezrozumiałe, i... ciekawe. I trudne, i ciekawe, i trudne do ogarnięcia, i... i... Przede wszystkim mm. jest ciekawe. Bo gdyby nie było ciekawe, to byśmy tego nigdy się nie dowiedzieli. A ciekawość to pierwszy zabień do piekła. <grym> tak, Włodku. No tak, no to stop, ja cytuję. Nie, ja to nie są moje słowa. Ale nie wiem, czyje to są słowa. To jest jakieś stare pożekadło, czy coś? Pewnie tak. Trzeba Paulinę Mikułę wywołać. Ale akurat, nie wiem, czy... Jak, co ja powiedziałem teraz? Jakie to jest? to ten do piekła. To nie wiem. Myślę, że to zależy, ale myślę, że kiedy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, jest mega prawdziwe. I to są moje obserwacje. Ja nic nie generuję, po prostu mówię, że tak mi się wydaje. Może jak będzie jakiś czas na filmik, żeby nagrał, to może jakieś przykłady wyciągnę wtedy. Ale mówię ci, jak hmm? się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Zaufaj mi stary. Po prostu mi zaufaj. masz więcej subskrypcji, to zaufam. To nie jest żaden wyznacznik. Ja się poza ekranem to, to jest żaden Niebraniem wyznacznik. Picia. Czemu coca cola pokaż? Jesteśmy nie, niedaleko, nie połomić, oni tam produkują tak? Coca-Cola, no. Nie płacą nam chyba, czy płacą ci? Nie płacą, nie, nie, nie płacą. Może zaczną tutaj, przez trzy godziny można pić nie. napoje w tym programie, to jest piękne miejsce na lokowanie produktu. A, dzięki, dzięki, że próbujesz mnie wyrwać z tego dołka finansowego, ale jeszcze jest okej, okay. jeszcze żyjemy. To co, książka się słabo sprzedaje? Nie, książka się bardzo dobrze sprzedaje. No, to Też nie widzę. wiem, czy to dobrze, czy, leżała czy to Leżała się... w Empikach tam na tych półkach polecanych. Serio? Dalej? Czy kiedy? Dawno temu, tak? Znalazłem ten, znalazłem wykresy. Te, o których mówiliśmy, ten, ta strona się nazywa. Ktoś w komentarzu, dziękuję bardzo, nie pamiętam kto to był, napisał, coś się nazywa spu, Spurious Correlation. To jest chyba ten czarny wykres z tej strony pochodzi. Eee, to te są wydatki tej... Stanów na, e, na no, naukę, no, badania, badania kosmosu, kosmosu i technologię, a tutaj. Powieszenia. Tak, e, samobójstwa przez powieszenie i uduszenie. Że, ale zobaczcie. Ej, ale to jest, to, bo wiesz, bo jak są Bejdź takie na wykresy. Stronę, o, tu na to Spurious Correlation. A jak są takie, już się tam włączę. Jak, jak są takie wykresy takie siupnie? O takie, e, mm. jakieś logarytmiczne czy coś. No to okej, okay, to jest śmieszne, ale jak są takie, i że, że te wahania są a na idealne. Ale masz korelację 99%. A widzisz, ciekawe. To to chciałeś. To jest włączyć? dokładnie ta strona. O, to jest okej. Okay. Ilość ludzi, którzy się utopili w basenach i ilość filmów z Nicolasem Cage'em. No, tu nie jest już tak dokładnie. Come on. No ale jest całkiem dobrze. Jest całkiem, nie... no okej, okay. ale nie, ale tam to jest super. Eee, to jest per capita konsumpcja sera. sera, a tutaj liczba ludzi, którzy się zaplątali właśnie w prześcieradło, o to jest to. I masz odpowiedź na dole, ile osób było w Stanach Zjednoczonych zaplątanych w prześciradła? to są setki osób, jak widzisz. No dobra, ale o, to czekaj, eee, ilość rozwodów w stanie Maine, a tutaj per capita konsumpcja margaryny. No, no zgadza się. No, wszystko się zgadza. Tylko Ale teraz, teraz, tak. Co powoduje? Ale teraz co? tak. Czy ludzie, Ale teraz... czy ludzie z, z powodu smutku, po rozstaniu zaczynają jadać? Tak. Tylko te, teraz tak. My to używamy, żeby się pośmiać. Tak. A moje pytanie brzmi: A co jeśli? A stary, a co jeśli? A co jeśli? Te rzeczy są tak powiązane, że my wyłapujemy tylko jakieś takie dwie rzeczy, a tak naprawdę one mają jakieś wspólnego dziadka. Wiesz co to jest przekonanie graniczące z pewnością? No, że nie ma. Masz... No to to jest przekonanie graniczące z niepewnością. Ja nie wiem, stary, bo ty mówisz. Jest coś takiego, jak budżet niepewności się robi, jak się robi y, badania naukowe. Mhm. I okazuje się, że na przykład, y, że możesz poprawić jakość swoich wyników o 50%, mhm. jeżeli zainwestujesz w lepszą pipetę automatyczną. A możesz poprawić o 4%, jeżeli zainwestujesz w lepsze szkło. I teraz wiesz, że powinieneś w pipetę zainwestować, bo to jest pierwszy wybór. I w życiu też tak trzeba mieć, moim zdaniem, że pewne rzeczy należy rozważać. Jeżeli one są bardziej prawdopodobne niż inne, te są tak mało prawdopodobne, że szkoda Twoich zasobów intelektualnych, szkoda wypalać glukozę w Twoim mózgu, żeby mm. rozważyć, co mogłoby być wspólną okay. przyczyną tego To mnie przekonuje, że szkoda czasu na to. Tak. To nie jest tak, że. Ale nie... z drugiej strony ludzie, jak dokonywali jakichś wielkich odkryć, też wszyscy mówili, szkoda Twojej glukozy w mózgu na to. No a to też jest trochę przekłamanie. Bo? Bo to są tak zwane paradoks przetrwańców. A żeby wybieramy ten, te takie przykłady najbardziej filmowe i, i staramy Biegaj, się... co, rzucił studia, poszedł robić Microsoft. Ile mhm. osób rzuciło studia i zrobiło podobne firmy? No nie, nie, wiem, dużo. nie Nie prowadzę danych. Nie, nie dużo. Ale jest coś w tym, że ktoś, kto olewa szkołę, jest takim ten, zakłada potem firmę i radzi sobie świetnie, bardziej, lepiej Wydaje niż... nam się... Słuchaj, była taka praca, która pokazywała, że koty, które spadają z wyżej niż szóstego piętra, mają większą przeżywalność niż koty, które spadają z piątego, szóstego piętra. Powiedziałeś jeszcze raz to, bo się zgubiłem. Że jak Koty kot spada... spada z szóstego piętra, tak. to ma, jest mniejsza szansa, że przeżyje, no. niż jak spada z siódmego albo ósmego piętra. I to mhm. było na podstawie danych y, kotów ratowanych przez weterynarzy. Od weterynarzy pobrane te dane. To, I to jest prawdziwe dane? Powstała teoria. Okay, no. Powstała hipoteza. Przepraszam, tak. teoria to za duże słowo. Powstała hipoteza. Jak kot spada z szóstego piętra, to ma więcej czasu na przygotowanie się na upadek. Czyli lepiej może mm -hmm. przygodaj, okej, przekalkuluję sobie to wszystko i. Szóstego, będzie... siódmego, ósmego? Znaczy, nie z 7 czy z 7-8? To jest wyżej niż no no no. no, no. Tak. Że może, się szyb... że może się obrócić, a tak to może tak. nie zdążyć się obrócić. Tylko, że prawda jest taka, że kot o bracach jest takiej odległości już. Mm -hmm. no właśnie, I, I sobie szybko. ląduje. Tak. No więc to był paradoks przetrwańców: większość kotów, które spadły z siódmego, ósmego i 9 piętra i przeżyły, spadły na przykład na siano. Spadły na jakieś mm. płachy. Czyli wyrywamy z kontekstu. Czyli wyrywamy z kontekstu Dla, dlaczego. I to jest nieumyślnie zrobione, bo do weterynarzy nie trafiały martwe koty, które zginęły przy tym upadku. Mamy paradoks przetrwańców. I tutaj jest dokładnie to samo. Bill Gates jest przykładem paradoksu przetrwańca. Mm -hmm. Jemu się udało, i my chcemy stworzyć na tej podstawie teorię: rzuć studia, zrobisz wielką firmę. Mm -mm. <grym> no znaczy to, wiesz, ja myślę, że nie ma ludzi na świecie, którzy kierują się takim rozumowaniem, mają tak, taki algorytm zbudowany. Ale bardzo że... dużo swoich działań racjonalizują w ten sposób. Że co, że ktoś wielki coś, więc ja też? Tak. A, no on... to z Steve, Stevem Jobsem jest tak, tak. takie, że on był chujem dla innych, to ja też mogę być. O właśnie, o właśnie. To jest paradoks przetrwańca. On był tam beznadziejnym A Przepraszam, powiedziałem przekleństwo. Tak? Proszę cię. To, to moja jak, audycja. Tak jak mówię, mogę robić co nie, nie, przepraszam wiem. za to. Dlaczego? No bo pasował do kontekstu? No to dobra, może. Jest to dużo Wyraz artystyczny. Ach, no, no, no i ludzie sobie myślą, okej, okay, on był takim fantastycznym człowiekiem, a był beznadziejny dla innych, to tak. ja też będę. Więc ja mogę być beznadziejny tak. i, i. a nóż jak... będę robił dobre rzeczy, a tak. nóż będę robił lepsze rzeczy, przez to, że jestem. Dokładnie. Paradoks przetrwańca, cała mm -hmm. masa takich hamów tak naprawdę. Nie robi nic innego, tylko komentuje teraz filmy w internecie. Nawet u nas na lewie. Ale przyznam no szczerze, zajrzałem na komentarze i to tak. No, nie za, nie za mądre te komentarze są. Dlaczego? Nie wiem, jak się tak. Dźwięk się rozjeżdża. Dźwięk, się, dźwięk się nie rozjeżdża. Może się rozjeżdża, przepraszam. Um, więc wiesz, to też tak siedzieć i czytać komentarze bez sensu. Um, <laughs> powinniśmy mieć tutaj to... budzik, no. że teraz jest 10 minut co godzina na komentarze na przykład. Mhm. Mm Miałbyś jakie segmenty w swoim programie wtedy? To już by było bardzo profesjonalne. Czy teraz czas na, na nasz cogodzinny segment? Poczytamy sobie komentarze. Nie. I odpowiemy na pytania z komentarzy. Ech, nie chcę tego. Um. Mówisz, jakby aktywność rosła w pewnych godzinach? <grym> Może tak. Um, no to, no bo, no, bo, no bo widzisz, bo szukamy sobie tych takich powiązań na świecie, których jest bardzo, bardzo dużo, tak z tymi kotami, że my już coś zrozumieliśmy. A ile z tych badań, na których się opieramy, bo były przed nami. Może być właśnie błędnie y, założone. Bardzo, bardzo dużo może tak być. Z dwóch powodów to wynika. Znaczy, przynajmniej z dwóch powodów, pomijając celowe oszustwo. Mhm. Po pierwsze, czasopisma naukowe mają tendencję do odrzucania negatywnych wyników. Czyli tak. jeżeli udowodniono, że coś nie zachodzi, że nie ma wpływu tego i tego, na to i na to, to czasopismo tego raczej nie chce. A bardzo często zdarzają się wyniki fałszywie pozytywne, które wynikały po prostu z natury pomiaru trudnych rzeczy. Że jeżeli coś jest trudne do zmierzenia, to czasami wychodzą różnice statystycznie istotne w miejscu, kiedy one naprawdę nie są statystycznie istotne. I gdyby zrobić drugi raz to samo, znaczy drugi raz, zwykle prace polegają na tym, że się robi 5 albo 6 albo 10 albo 200 powtórzeń, ale gdyby zrobić jeszcze dodatkowe 200, to to zanika, tak jakby ta różnica statystyczna. I myśl, szacuje się, że nawet 30% prac w, w nauce może być opartych o fałszywie pozytywne wyniki. Ile? 30%. No a potem z tych, z których korzystają, bo są takie. Dlatego da... ta praca Wakefield'a była dopuszczona mhm. przez recenzję, bo. Mhm. Nikt nie mówił, że to nagle zmienia postrzeganie nauki, bo poszłyby kolejne prace za tym i mielibyśmy większą pulę, z której moglibyśmy ocenić, zrobić jakąś metaanalizę albo pracę przeglądową. Uh -huh. Co innego jest wnioskować na podstawie trzech, a trzech tysięcy prac. I właśnie po to się przyjmuje no nie, nie powiem, że każdą pracę się przyjmuje, ale dlatego nie ma takiego ideologicznego sita recenzenckiego w pracach. Że jeżeli ktoś pokazuje, że z tych danych wynika coś przeciwnego do ogólnie przyjętej doktryny. Czy poglądu. To. No, Okej, okay, jeżeli ona na to dane, to wpuśćmy to, niech ludzie to sprawdzą. Niech to będzie głos w dyskusji. Tak działa nauka. Ja się głównie opieram na pracach, które na przykład nie są na podstawie 12 dzieci, 12 dzieci tylko prac, które uwzględniają 300 innych prac, z których niektóre po pół miliona dzieci mówiąc o szczepionkach. Dlatego uważam, że mój pogląd jest. Wiar bardziej wiarygodny. Ja, ja się go trzymam. No, bo masz więcej danych, tak? Jakby tak, też, no, tak na statystyce. Więcej, więcej mhm. danych. Na statystyce. Dużo na, więcej. No, czyli, danych. czyli w nauce trzeba uznać, że człowiek bywa omylny. I tak. musimy wprowadzić narzędzia, które zneutralizują nasze braki. Właśnie te statystyki, statystyki jakieś tam, e, peer reviewed czy coś takiego. Peer review i Inventory. właśnie to, że, że ciągle pewne rzeczy są badane. Pomimo, że na przykład już powstała jakaś teoria, to my chcemy ją dopracować. Mhm. I czasami się znajdują jakieś drobne mankamenty tej teorii się ją poprawia. Także nauka nigdy nie jest stała. To nie jest tak, że z ewolucją y, należy się spierać, bo ewolucja jest niepodważalnym faktem naukowym. Tylko ludzie korzystają błędnie, bo nie rozumieją słowa, co to znaczy teoria naukowa. Tak, mhm. tak. To jest ugruntowane, pozwala przewidzieć pewne rzeczy, mamy twarde dowody na to, i to jest wtedy teoria. To właśnie to nazwijcie fakt naukowy zamiast teoria naukowej ludzie się uspokoją. Ale to mi się podoba, że wiesz, że, że, że czyli jak ja bym był naukowcem i znalazłbym sobie no gościa, masz, który masz robił to, badania. była teorię geocentryczną. To też była teoria, która miała swoje dowody, bo widzisz, że ziemia krą że słońce krąży wokół ziemi. Ale Zgadza to się. była nie fałszywa teoria. Ewolucja przyszedł jest ktoś, prawdziwą teorią. Ale właśnie przyszedł ktoś powiedział, hej, wasza teoria jest zła i na początku spotkał się z sprzeciwem. Nie, 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 to twoja teoria jest zła. Ale co wygrało? Fakty wygrały. Z czasem. No tak. No. Nie, jeżeli zaprzeczymy, jeżeli w ogóle zaczniemy podważać to, że prędzej czy później fakty wygrają, to więc, po co żyć? Nie, no więc wyluzujmy, w sensie, jak ktoś ma swoje teorie, hipotezy, o, o polskie, hipotezy płaskie ziemi i tak dalej, mm, no to niech ma, licząc na to i pewnie tak będzie, że fakty wygrają. I luz. Więc nie ma się z czym przytykać, borykać, obrażać, mówić, o ty, ty, ty nie możesz mówić, nie ty możesz mówić. Paradoksalnie też bardzo mądrą rzecz przeczytałem niedawno, mhm. że w internecie, czy w ogóle w takiej świadomości publicznej, obalanie niektórych stwierdzeń tych ruchów antyszczepionkowych, płaskiej ziemi i tak dalej, mija się z celem. Tak, jak powiedziałem wcześniej. Bo. A to dlatego, że oni wymyślą nowy argument za chwilę. Ja, z aluminium i tak dalej. No. Tak. I ty mhm. musisz robić znowu film albo notkę, albo cokolwiek i nowy argument za film I lepiej, rację. i lepiej jest ludzi, mi się nie dyskutuje lepiej jest ludzi nauczyć rozpoznawać takie ale, teorie niż y je obalać ale ja się nie zgadzam z tym to fajnie brzmi tak z, z głupotami z głup, z no, się nie ja dyskutuje ja to, to, mądre, to, to, rzeczywiście ale jest to mądre. prowadzi do arogancji i i takiego wydaje mi się może doprowadzić do przekonania że ty masz zawsze rację, a oni są głupi, i musisz zawsze słuchać ludzi i chyba zawsze udowadniać, nawet jak ktoś mówi, że, okej, okay, nie aluminium, to teraz to, chyba jednak trzeba to robić. Bo może mają rację. Nigdy nie wiesz, kiedy mają, kiedy nie mają. A jak zaczniesz uznawać, że zawsze nie mają, jak dopuścisz ten, ten warunek, że zawsze nie mają, to bez sensu. To bez sensu ta cała gra. Um, więc może niech każdy po prostu gada, co chce i spokój. Na przykład, jak ktoś wierzy w Płaską Ziemię. Ale dobra, ale to teraz mi tak wytłumaczę. Ktoś wierzy w płaską Ziemię. Jest w stanie. W ogóle Tomek Rożek, gadałem z nim, um, z Tomkiem Rączkiem, on mówi: Stary, ja jestem w stanie ci znaleźć osobę ze świata nauki, która jest przekonana, że Ziemia jest płaska, i ci wyrysuje równanie na to, że Ziemia jest płaska. Ja tak mówię, nie. On mówi: No tak, i według niego to równanie się zgadza. I według mnie nawet bym się tak mógł zastanowić, że może to równanie się zgadza, nie? Więc ja mówię: Ja już nie wiem. Więc może to jest tak, że znajdziesz sobie dowód na wszystko na świecie? Tak. Tak, ze względu właśnie na to, że chociażby ten sposób publikacji dopuszcza publikowanie czegoś, co jest poza kanonem, sprzeczne z kanonem przyjętym. Mhm. Po to, że to było jak najwięcej głosów w dyskusji. To jest tak zwany cherry picking. Jeżeli że... chcesz coś sobie udowodnić, to prędzej czy później znajdziesz pracę naukową, która to udowadnia. Problem jest taki, żeby się zorientować na przykład, że ta praca e, była potem przez innych naukowców obalona albo udowodniona jakieś problemy z tą pracą natury na przykład konflikt interesów. Mhm. Albo, że ta praca to jest jedna, a przeciwnie, tak. zupełnie co innego wynika z 89. Mm -hmm. No i to powinno ci też dać do myślenia. To, co się dzieje po tym, jak te pracę znajdziesz. W brzuchu mi zaburczało. Słyszałeś? Tak. Mm -hmm. to, to znak? Korelacja? Korelacja z czym, e... że płaska ziemia jest zaburzona. płaska boli... ziemia, bo mi brzuchu zaburczało. Ilość burknięć w brzuchu do ilości publikacji o płaskiej ziemi. Zanotuj to powoli. Weź. Ale to no, dobra, ale masz tak, masz tak. masz. Um... Na szczęście nie ma publikacji o płaskiej ziemi innych niż analiza zachowań teorii spiskowych. W hmm. ogóle nie wiem, czy wiesz, że przeprowadzono badania, jak działam mniej więcej społecznie na, w internecie zwolennik teorii spiskowych. Nie. Jeżeli chodzi o udostępnienia i lajki na Facebooku. Nie, dawaj, to jest ciekawe. To brzmi ciekawie. Okazuje się, że zwolennicy teorii spiskowych, osoby, które były zakwalifikowane na podstawie tego, co wcześniej udostępniały w takim badaniu chyba przez Włochów przeprowadzonym, pokazano, że. Oni są dużo bardziej skłonni do szybkiego szerowania wiadomości, które są zgodne z nimi. Impulsywnie. Impulsywnie szerują, i przez to bardzo często naukowcy podsuwali im wymyślone argumenty mm -hmm. w pracy, i to takie, które bardzo często były sprzeczne jedne z drugimi, i oni jedne i drugie szerowali. Natomiast u tych osób, które są, mają takie umiarkowane, konwencjonalne poglądy w wielu sprawach, mm -hmm. I dawanie lajków, i szerowanie jest dużo mniejsze. Dlatego te ruchy takie kontrowersyjne, spiskowe, bardzo szybko rosną w internecie. Jak sobie wejdziesz na, no nie wiem, stop-nop. Co tam jest na tym stop-nop? Stop-nop czy tak. stop-stop-nop? Stop-nop. Bo teraz jest stop-stop-nop, żeby przeciwnicy na Jak wejdziesz sobie na przykład na ich Facebooka, nie wiem, czy tutaj można znaleźć jakieś przejście na Facebooka. Jest. To tam są bardzo duże wartości polubień. 80 tysięcy jest. To jeszcze nie jest to chyba, co, co jest główne. Niepożądane odczyny poszczepienne. Manuela. <laughs> Czterech innych znajomych. Można to kliknąć, dobra, nie będę. No e, czy znaczy nie, ale też polubię. <laughs> też polubię. Dla statystyk. Ale jest jeszcze stop, stop, no, tak? Czekaj, nie, I dla, nie dla szczepień dla... może wejść o to. Nie dla szczepień, ale e, czy widziałeś, nie Ukrainie z nie jest moim bratem, albo nie dla Ukraińców w Polsce? Tak. Czyli teraz fanpage e nie dla kogoś mają, mają, o, mają swój czas, mają pięć minut. Gdzieś widziałem niedawno było prawie milion. No stary, widzę takiego słodkiego bobasa. Myślę sobie, ale Wy, słodki bobas. Wiesz czy ja myślę, jak to widzę? Co? Kurde, Comic Sans. No Comic Sans. Comic Sans powinien być takim. A ty kserko coś tam skomentował? chroń swoje dziecko przez Comic Sans. <śmiany> <śmiany> 9 lajków. Powinno być w Wordzie, jak, jak, rob, jak robisz coś w Comic Sansie, że powinien jeszcze drugi raz zapytać, czy chcesz zapisać zmiany? Czy na i czy pewno na Tak, czy jesteś pijany? Nie, ale że w tekście wykryto czcionkę Comic Sans. Czy jesteś pewny, że chcesz ją zastosować? O matko. Bardzo dobry kanał popularno-naukowy w Stanach Zjednoczonych, Visos, mhm. zrobił nawet film o tym, dlaczego Comic Sans jest zły. Ej, czekaj, jest numer telefonu jest 515. Czy tu jest numer telefonu, u nich. Czy ty chcesz do nich dzwonić na wizji? No, znaczy podejrzewam, że nie odbiorą, ale już tak kończymy zaraz audycję, to możemy zadzwonić na koniec dla tych, którzy jeszcze nie śpią i dotrwali. Ehm, czekaj, tylko... 515, 307, 859. Wyłączymy tak na głośno. Nigdy tego nie robiłem. Nie możesz pozostawić tym razem wiadomości, A. ponieważ skrzynka odbiorcza jest pełna. Kuźwa, pełna! Wszyscy dzwonią, żeby powiedzieć, moje dziecko, moje dziecko zostało. A ile ukryte terapie mają u lajków. A ukryte terapie? Tak. tak. A, no nie dużo, chyba tam 15 tysięcy widziałem, czy coś. A, 190... o, o, 186, przepraszam. 186 tysięcy. Prawie tyle, co ty. Ale czy ten, czy ten to zdjęcie z Sejmu, jak. Kaczyński ma tą książkę, lecz się sam widziałeś to? Nie wiem. ale O, ale dobra. To teraz ci zabiję ćwieka w głowie. Zabij. Dwie audycje przed tobą był Marcin Zieliński, który uzdrawia ludzi duchem świętym. Co ty na to? Pamiętasz, jak mówiłem o niemieszaniu? No. Czyli uważasz, że coś w tym jest, tylko z drugiej strony barykady. Mhm. Dziękuję, więcej, więcej, więcej nie znaczy, mam pytań. Ja mam, nie mam pytań. Ja nie mam pytań. Ale no, ja mam coś do powiedzenia. No ale to pani re, redaktor ja ustala, ja, aktor, bardzo. chyba, że jesteś panią ja z, 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 z panią Anną Zawadzką, która mówi bez zgody redaktora. Ta, nie, nie wiem. Nie jesteś. Czy nie. chcesz taką panią być? Nie. Możesz, nie, dawaj, no co chcesz? Yy, to też można próbować wyjaśniać w różny sposób naukowo, tak jak mówię. Tylko jeżeli, pytanie, czy nie zawsze znajdziesz sobie wytłumaczenia, bo chcesz mieć takie tak, wytłumaczenie. To jest też pytanie. Jeżeli, słuchaj, jeżeli komuś się poprawia. No, jest I dużo przypadków, że się poprawia i on, chce I on wierzy w to, że to dlatego, że tak. było uzdrawianie duchem świętym. To jest, jest taki fajny przypadek opisany. Nie wiem na ile prawdziwy, ale usłyszałem w podcaście Radio Lab. A no, no. Efektów, polecamy. Polecam, polecam, polecam. Myślę, że Dem też poleci, bo to w sumie u niego podsłuchałem. Tak. Podcast Radio Lab. Super. Jeszcze nie słuchałem, ale brzmi elegancko. Proszę, dawaj. Był przykład opisany a propos efektu placebo. Bo tam mhm. jest cały podcast poświęcony efektowi placebo. Był jeden z lekarzy, który leczył poprzez hipnozę. Mhm. I przyjechał chłopak, który miał jakieś skórne problemy na rękach. I ten lekarz go zahipnotyzował. Powiedział mu, że od tej pory te rzeczy na prawej ręce będą uzdrowione. Mhm. I okazało się, że to rzeczywiście się stało. A potem przyszedł dermatolog, bo to był lekarz, który nie był dermatologiem. A potem przyszedł do niego inny lekarz i powiedział mu, jak to się stało, że to zadziałało, skoro tej infekcji skórnej nikt nigdy nie był w stanie wcześniej wyleczyć, że ona jest nieuleczalna według medycyny. No i lekarz spróbował drugi raz zahymnazować chłopaka, żeby drugą rękę mu wyleczyć, i się nie udało. I prawdopodobnie nie udało się dlatego, że coś się zmieniło w podejściu lekarza, jeżeli chodzi na przykład o ton jego głosu, o to, jak był przekonany co do tego, że, się pom że, że, że pomoże. A chłopak wystarczyło, żeby zaszczepić w nim wiarę, mhm. w to, że pomoże mhm. i bardzo często taki efekt placebo działa. Bardzo, bardzo. Ale dalej nie wiemy, jak działa efekt placebo i dlaczego działa. Nie wiemy. No właśnie. Nie wiemy. Czyli, ale to jest, jest oparty mal... na wierze i niedopuszczaniu do siebie możliwości, że może być inaczej trochę, nie? Znaczy niedopuszczaniu. Niedopuszczaniu. Jest... Niedopuszczaniu. Nie no, Na wierze jest oparty. No, bo jak są też próby jakichś nowych tabletek czy leków. Ale są też efekty odwrotne. Jest efekt noce, bo na przykład wstaniesz lewą nogą z łóżka i tak. będziesz miał zły dzień. Jeżeli sobie wmówisz, że będziesz miał zły dzień, o kurde, lewa noga, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś nawet mając dobry dzień, postrzegał go jako zły, bo będziesz wybierał tylko te złe rzeczy. Nie chcę wyjść na świra, ale i tak dla wielu już jestem świrem To jest, to jest fantastyczne, bo już przynajmniej nie mam nic do stracenia. Um. Myślę, że w tym jest bardzo dużo rzeczy. W sensie o, o, mówię tu o wierze i intencjach. Nie wiem czemu, ale czuję, że nasz świat jest bardzo mocno zbudowany na wierze i intencji. Nie wiem, nie wiem do końca, co to znaczy, nie wiem do końca, czemu to mówię, ale czuję, że, 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 że coś w tym jest. I to jest takie, pytanie, takie prze, przeczucie z dupy, nie? bo skąd, skąd ono się... nie wiem, po prostu, że, że, że trochę jest w tym, że to, co się chce, żeby stało, to się stanie. To może być rozłożone w czasie, często długo, może się dziać od razu, taka instant karma, ale że coś w tym jest, że jak coś chcesz, żeby się stało, to się stanie. I to jest taki, wiesz, to jest taki bullshit z książki sekret, ale coś w tym stare jest, mówię ci. Coś w mm, tym jest i to ja tak inaczej troszeczkę na to patrzę. No. że jeżeli czegoś chcesz i zaczniesz coś robić w tym kierunku, żeby czegoś chcieć, to wtedy to się stanie. No bo wiara nie podparta uczynkami to gówno wiara. No to na pewno, na pewno przekonanie. A nawet jeżeli to się nie stanie, to na przykład możesz się zorientować, że to jednak nie jest to, czego chciałeś. W jakim sensie, że to. Może no, że na przykład ci nie wychodzi, nie wychodzi, to cię irytuje, frustruje mm -hmm. i wtedy przynajmniej wiesz, ok, spróbowałem, nie wyszło, nie podobało mi się, nie da się, mm -hmm. ale nie zostajesz takim zgorzkniałym bubkiem, który potem sobie myśli. Yy, ja mam to jako, że trochę w kosza grałem i w zasadzie no, w tym sezonie jeszcze grałem, dopóki znowu mi się nie odnowiła kontuzja kolana, już trzecia operacja by się szykowała. Yy. Że bardzo często jest taka, by trafiała się na trybunach koszykarskich taka loża szyderców w Lublinie, mhm. że ludzie, którzy kiedyś coś tam grali w kosza, ale byli albo za słabi, albo mieli za mało zaparcia, żeby dojść do pewnego poziomu, i oni przychodzą tacy, ja mówię, to kurde, mogłem być ja z tym gościem gran, zaczekajmy, to jest słaby, kurde, ledwo gra po prostu, co to ma być. I noszą żal w sobie. Czyli w sobie nosą, noszą żal. A gdyby mhm. oni spróbowali do końca i przekonali się, że po prostu, no to nie jest dla nich bo ich to w pewnym momencie zaczyna irytować, albo po prostu widzą, że już lepiej się nie da, a to jest za mało, mhm. to inaczej by do tego podchodzili. Docenialiby pracę kogoś innego, albo chociażby talent kogoś mhm. innego. I dlatego mam problem, ze, wracamy tu czy do, do Maxa, czy tam kogo, do kogoś, mam problem ze skupianiem rozżalonych ludzi. Bo jak ktoś ma żal, drugi człowiek ma żal, cię ma żal, spoko. Każdy może nosić sobie żal, przebaczenie, jakieś takie kumem. Ale jak zaczynasz... Gromadzić ludzi na podstawie tego właśnie żal przeciwko systemowi, przeciwko życiu, że to życie nie, nie poszło tak jak chciałeś, mm -hmm. to potrafi być bardzo niebezpieczne i, i prowadzić do no nie do końca dobrych rzeczy. I, i, I co do tego mam takie negatywne uczucie, że nie powinno się skupiać ludzi wokół strachów, żalów, nieprzebaczenia, winy, o, wiesz. Nie powinno się tego robić po prostu. Ehm, już wiesz, super jest, jak skupiajmy ludzi, którzy chcą kochać innych. To brzmi tak naiwnie, wiem, ale, ale przynajmniej nie robi nic złego. Hipisi. No, a co hipisi złego komukolwiek zrobili? Tylko mówili, nie walczcie, bo jesteście wiesz, w błędzie. Nie, nie. Rzućcie broń. Co mówili złego hipisi? Masz rację. No, tylko, że, takie no, coś, no, tylko, że zawsze takie coś jest... Nie, bo chodzi o to, że to jest fajne w założeniu, ale naiwne. Świat nie lubi, naiwnych. Świat nie lubi naiwnych rozwiązań. Świat nie lubi, jak ktoś podejdzie... Wiesz co, stary? Nie walczcie ze sobą. Nie walczycie. On tak, o kuźwa, dzięki, o, dzięki, że przyszedłeś. Powiedziałeś, bo już, już miałem iść i walczyć, ale w końcu ty przyszedłeś i powiedziałeś, rzuć broń. O, dzięki, stary. A Belard Giza, ostatnio oglądałem jego stand-up o dzieciach w Bangladeszu robiących koszulki. Mhm. Dokładnie to samo mówi. Że, że? Że w pewnym momencie ktoś, że ludzie mu mówią, dobrze, że o tym mówisz, że takie rzeczy są jak wyzysk pracy dzieci, nie? Mhm. Ja mówię, że już sobie wyobrażę tę sytuację, jak w Bangladeszu przybiega kierownik zmiany do tych dzieci i mówi, słuchajcie, ja nie wiedziałem, że nie wolno, Odwaliło że to jest no. No. Mhm. Przepraszam, ja to sam dokończę. Eee, to znaczy, ja się z tego śmieję, ale cały czas tak myślę i jestem przekonany, jestem przekonany żyję w takim przekonaniu, może błędnym, że to jest jednak jedyna droga, że... Muszę zrobić o tym cały odcinek. To, to, to jest w sensie... jedyna droga, ale to jest też chyba cel nieosiągalny i dlatego nigdy nie będzie M w to w dupie. Umrę, umrę z tymi ideałami, ale, ale tak jest, że Ach, nie chcę teraz spoilować odcinka, bo będzie taki fajny. W każdym razie. E Będziesz, jak walczą bę, dwie bę, strony, nie? No, no, słuchaj, jak walczą dwie strony, to nie, nie będę już chyba grał. Będę po prostu siedział. Walczą dwie strony, to jedna je przyjmuje rolę oprawcy, druga ofiary. Jedyne, co możesz zrobić, to odwrócić to, że ten ofiara staje się oprawcą i, i, ten, i, i zawsze ktoś będzie nosił sobie pokrzywdzenie i tak, o nie, ja teraz mu dowalę, ja nie, ja mu dowalę bardziej. I to jest, wiesz, to jest taka walka jak na tej huśtawce takiej, że ktoś na górze, mm. ktoś na dole i w kółko i trzeba po prostu zejść z tej kurwa huśtawki. I co będzie zejściem z słystawki? No, na przykład zejściem z będzie posłuchanie sobie kawałka Boba Dylana Masters of War, jak Bob Dylan o tym śpiewa I, on sobie, i człowiek, jak to wpuszcza do swojego serca, to sobie myśli Byłem w błędzie, przepraszam. I tyle. I trzeba po prostu zostawić tą grę, tą zabawkę Ale I Ja wiem, że to jest naiwne. Ewolucyjnie rywalizacja jest... <laughs> Ale ty jest cały czas tą nauką. Że rywalizacja jest dobra, także trzeba. Jest wpisana po prostu w to, że jakoś musimy pokazać samicom, że warto się z nami rozmnożyć. Czyli to wszystko według, przez twojego, kobiety. według Twojego świata nie ma co dążyć do tego, żebyśmy się nie lali, bo, bo musimy się lać. Wiesz, dlaczego w cywilizowanym takim zachodnim świecie ostatnio jest, moim zdaniem, mniej wojen? Znaczy, ostatnio, stulecie po II wojnie światowej. No. bo się sport tam, tam rozwinął. To jest substytut wojny. Mm -hmm. To kuma. to jestem w stanie uwierzyć, no. I my nigdy nie będziemy w stanie zrezygnować z rywalizacji. Musimy sobie znaleźć substytut tej rywalizacji. Bam, jesteś genialny. Skąd to wziąłeś? Sam wymyślałeś? Ja dużo myślę. Sam wymyślałeś? Tak. Dobre, podoba mi się to. Tak samo jest z nikotyną i z tą siłą nawyku, jak tam, tam ktoś mówił, że trudno jest ludziom zostawić coś, ale łatwiej jest im zamienić, mhm. znaleźć substytut do czegoś. Czyli zamiast tam palenia mieć jakieś tam rzucie gumy czy coś tam. Żeby, żeby ten nawyk zamienić na coś troszkę zdrowszego, troszkę zdrowszego, troszkę zdrowszego i to w kółko. Sport. Dobre. Dobre. Myślę, że to, że ja grałem w kosza do niedawna jeszcze też yy, bardzo pozwoliło mi tutaj nie zachłysnąć się tym, że na przykład 180 tysięcy ludzi Aha. mnie subskrybuje. Bo zdarzało mi się, że wychodziłem, zwłaszcza po, po tych ostatnich operacjach, jak próbowałem wracać, że wychodziłem na boisko i 18 latek mnie objeżdżał, grając w kosza. I ja nie mogłem sobie dać rady z 18-20-22 latkiem. I, I mi nie odwaliło, że ja jestem królem świata, że złapałem pana mm -hmm. boga za nogi i gdzieś jestem teraz po prostu na topie, tylko spoglądam na ten pleps jak on Pleps? Nie, nie to słowo. Tylko, tylko byłem w stanie przyjąć, że no, tu mi się udało. Ale ty też ale, jesteś plepsem. Ale, ale ja też jestem na pewnych tak. płaszczyznach plepsem. Mm -hmm. I są ludzie, którzy mają do tych rzeczy, w których ja bym chciał mieć ogromny talent, a przynajmniej zdrowie, mają i talent, i zdrowie. Także Fajnie. czasem jest dobrze dostać po dupie, w, na pewnej płaszczyźnie, Aha. żeby i docenić to, że na innej idzie ok, Aha. i jednocześnie nie odpłynąć tutaj w samozachwytach. Mam grupę osób, które upomniałem, że jak mi zacznie odwalać tutaj jakaś gwiazdorska szajba, to, to mają ci... mnie w. Bo Mimo, że to będzie nieprzyjemne. Ja jestem generalnie nie w ciemię bity, ale w potylice mogą mnie tam klepnąć, wierzę w się. To znaczy, że się jest nie w ciemię bitym? Że nie jesteś głupi? No, chyba tak. No, nie, nie, nie wyglądasz na głupiego. Znaczy, nie, nie musisz wyglądać. Ważne, żebyś nie był. Ale. Mm... To teraz, no to, to fajnie, bo to dałeś mi nowy kontekst, nową perspektywę do myślenia chociażby o, o, o takich grach zespołowych jak, nie wiem, jak Counter Strike. gdzie się ludzie strzelają zabijają, strzelają sobie w głowie. Tak, miałem takie mieszane uczucia, czy to jest dobre, czy to jest złe, no bo jednak, jednak jest tam... Ale są badania, które pokazują, że takie gry u dzieci nie wywołują dodatkowych No właśnie, to, i to mnie ciekawi, nie? Ale że że są z drugiej strony badania, bardziej, bardziej że myślą dzieci strzelasz? filmy o superbohaterach powodują. Wow. Bo dziecko chce być super bohaterem. Który, który nie, który siłą egzekwuje porządek. Okay. Jak ono ma swoją wizję porządku, to potem próbuje go tak jak super bohater siłą egzekwować. widzisz. Gry wcale nie wzmagają agresji. Generalnie. Oczywiście są mhm. osoby, które są po prostu podatne, i dla nich to jest trigger. Mhm. Tak samo mówi się, że marihuana powoduje choroby psychiczne. No. Ona nie powoduje. Ale wyzwala. Jeżeli ktoś ma predyspozycję, to bardzo często te takie pierwsze rzuty są związane z kontaktem tak z osobami. Tak samo jak gry nie uzależniają, ale jeśli ktoś ma predyspozycję albo czegoś mu brakuje w życiu i stara się te braki załatać Oczywiście. jakimś e, przyjemnym e, aspektem, no to wtedy trafia na to, co akurat wykorzystuje i dla niego jest przyjemne, czyli wiesz. Czyli wszystko jest narzędziem, tak? I może być hmm. dobre, ale też nie, bo to jednak są lepsze i gorsze narzędzia. Um. Wow, super. Fajnie, bo no, wiesz, bo babcia, babcia tak pomyśli, no ty co ty strzelasz w głowę i innym? To szatan. Mm -hmm. Hello Kitty, szatan. Co Hello Kitty? Czemu Hello Kitty jest szatan? No przecież są te Hello Kitty. To jest satanistyczna bo? rzecz. Co tam jest? Jezu, tak nie wiem dlaczego. Dlaczego muszę wiedzieć, mam córkę? Ale Mamy, że co, to jest szatan? Takie słodkie? No Ale wpisz Hello Kitty i szatan dopisz. Aha Satan? Po angielsku? Satanizm. O, dobra, jedziemy. I Kaka Shimitsu, twórca najbardziej popularnej maskotki na świecie, stworzył postać Hello Kitty jako dziękczynię szatanowi za rzekomą pomoc w uzdrowieniu jego 14 letniej córki z Raka jamy ustnej. Ksiądz, tak twierdzi ksiądz Gdańska też. No właśnie, ksiądz się. O, stary. Ja wiem, że wszystko można w ten sposób zareklamować. Hello Kitty jako element porno biznesu, swoje dzieci z porną przemysłem, seksualizacja dzieci. Wiesz, ale wiesz, co jest najśmieszniejsze w całym tym ten, w całym tym mnie, nowym? Że wcale nie jestem taki przekonany, że... O, katolik, katoliku uważaj. O! Jaok miał Ying Yang. I to jest właśnie bullshit, stary. No to jest bullshit. Jednak, kurde, tak jak, tak jak nowy, nowy, nowy lepszy Włod mi się podoba. Tak, to jest kuźwa bullshit, bo jest tyle, ach, to są, to są takie to jest taka fasada, to jest, tak, jest tyle obłudy na świecie, jest tyle teatrzyku, rzeczy, które jest. wydają się, że są, a nie są ach, że przecież jest tyle złych katolików, a jest tyle dobrych niekatolików, to jest taka bój ach, matko, nie bądź dupkiem no, nie, po prostu nie bądź, to po prostu bądź dobrą osobą, jeżeli masz, jeżeli motywację, daje ci jedno albo drugie nie, doesn't matter kurde Ach, ludzie się skupiają na tym takim powierzchownym poziomie. Zła religia, co to jest? Jakiś krzyż, jakiś motyl. Drzewko, szczę drzewko szczęścia, stary. Kupiłem kiedyś. Znaczy obecnie żonie wtedy była moja dziewczyna. Drzewko szczęścia z szatanem. A no widzisz. O, matko! Jeszcze dostałem maila dzisiaj od, od gościa, że, że słuchał korna kiedyś i, i że to szatan. Wiesz, ludzie mają też problem z tym, że właśnie pewne osoby, które traktują jako autorytety, wypowiadają się w ten, a nie inny sposób na temat rzeczy, które są z nimi bezpośrednio związane. Mhm. Dlaczego dużo osób ma problem z masturbacją? Dlaczego? Bo to jest postrzegane jako coś złego. A, czyli najpierw I potem... i jeśli stygmatyzujesz coś, to tak. osoba sobie sama wkręca, że robi coś złego. Tak. Mhm. Bardzo mhm. Ja zrobiłem w ogóle y jedna taka uwaga. Robiłem odcinek na temat tego czy od masturbacji można oślepnąć. Oczywiście taki clickbaitowy tytuł, a tak mm -hmm. naprawdę były badania odnośnie tego, jaki wpływ ma na zdrowie mm -hmm. człowieka. Ale Wie... nie ma wpływu na zdrowie, ma wpływ na relacje. Jeśli, Dopu tak, jeśli ktoś tak. jest w związku, a gdzieś tam... Tak, wiesz... tak ja tego nie, nie neguję. No, to ja ma tego wpływ. nie neguję, ale mm -hmm. używanie argumentów, które odwołują się do zdrowia, to już jest hipokryzja. A kto się odwołuje? O, mnóstwo razy się spotkałem Agen. z tym, że jest niezdrowa, bo niezdrowa, bo niezdrowa, bo zła, bo zła, bo coś tam. Mhm. I z tym walczyłem. Ja nie odnosiłem się tutaj w ogóle do sfery uczuć czy związku, bo to jest zupełnie co innego. Ja myślę, że to ma tak, tak, mocne racje ma. bytu, bo Ale to ja, jest taka Ja, ja mówię z o takim zdrowie fizycznym, mhm. bo o tym się mówi. Mhm. No to y, jedna uwaga, jeżeli się pisze do kogoś. Maila w sprawie filmu, bo dużo osób właśnie mi zarzuciło, że to na relacje wpływa albo można się uzależnić. No to masturbacja tak. to nie jest uzależnienie od masturbacji. Nie miałam na myśli uzależnienia przyku no dopominy. Co innego miałam na myśli mówiąc o masturbacji, to mhm. nie chodziło o uzależnienie od masturbacji ani o uzależnienie od pornografii, bo mhm. to są inne rzeczy. To może mieć negatywny wpływ, jeżeli uzależniasz na przykład swoją satysfakcję od tego, że masz konkretny bodziec. Tak, ale tam jest też cały inny problem. Tam jest problem też uprzedmiotowienia kobiety straszny. Straszny problem tam jest z kobiety. Dobra, ale tego nie Dobra, dotykałem. No, no, sorry, Natomiast no, dużo uwag dostałem. No. Jest jedna uwaga. Jak się pisze do kogoś... Znaczy, ja bym sugerował, jak się pisze maila w sprawie filmu, mhm. to żeby w filmie nie dawać tytułu tego filmu albo dotyczące... Ta, 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 ta. Bo ja otworzyłem kiedyś skrzynkę mailową swoją w, w pracy, w sensie na uczelni, w momencie kiedy się mnóstwo studentów dookoła chodziło. I, do, I 16 czy 17 pierwszych maili było w sprawie masturbacji. Dotyczy mm -hmm. masturbacji. Zapytanie o masturbację. Mm -hmm. y Nie wiem, czy ci studenci widzieli tę moją skrzynkę mailową wtedy. Ale to jakoś głupio było przeglądać te wszystkie maile, które mają w tytule słowo masturbacja. masturbacja no powiększ szpenisa. Tak, i nagle 17 takich wiadomości miałem chyba na skrzynce i wszystkich słowo masturbacja. Git. No, wiesz. Elegancko. No, ale nie, ale to odnośnie masturbacji to ja jestem bardziej. No, znaczy, wiesz, to chodzi o po prostu o stygmatyzowanie, że ktoś powie, że to jest, jest to jest złe. Jak... Powołując się na pseudonaukowe do, tak, dowody. A to jest też jak z grami I na, komputerowymi. I nagle, czyli... I nagle ludzie się przez coś leczują, którzy. Tak, no to jest, wiesz, to jest coś co, coś, coś, co może być dobre albo złe. Wszystko, co. No wszystko właściwie może być dobre mhm. albo złe, i to każda rzecz, wszystko która. Wszystko jest lekiem albo trucizną. Tak, każda rzecz jest podatna na ek ekstremizm. Czyli rozciąganie tego do, do granic możliwości, że to jest największe zło, a też dla niektórych to będzie super, super, w ogóle nie zakazujmy tego nigdy, nie? Wszystkie te rzeczy mogą być rozciągnięte. I sztuką jest znaleźć tę prawdę, która jest. Czai się, czai się w ukryciu cały czas. Dobra. E... Będziemy kończyć? Czy jeszcze? czy nie wiem. E... Może ludzie mają jakieś pytania. Wie. O, właśnie. Zapytaj jeśli eksperta macie eksperta Pytania, to, to zapraszam na wagę. Szatan na wagę? Sz Albo no mieliśmy robić antymateria, to szatan na wagę. Wiem, że sobie kupisz szatana na wagę. A, widzisz. Ale to był dobry biznes. Um, pro, 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 proszę, poruszcie hipotezę symulacji. O, to jest dobry temat. Rozumiem, że chodzi o to, że my żyjemy w symulacji? Tak. O, to jest ciekawy temat. Um, pogadajmy o tym. Czy są jakieś naukowe dowody, żeby tak mówić? że, że Czy dobrze pamiętam, że to my się rozwinęliśmy w przyszłości tak bardzo, że. Że to chodzi teraz... o to, że my jesteśmy takimi simsami jakiejś innej cywilizacji. Albo to. Ale też może być tak, że. To, to hipotez może być dużo, nie? Że ktoś się. Czekaj, to jest ten. Podróży w czasie, tutaj już w tak tak, 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 tak. Podróży w czasie. To nie wiem, czy symulacja podpada pod podróże w czasie, bo ja od o, tego łatwo, jestem. już za dużo w komentarzy. O, fuck. Tak Dobrze. to wygląda, naprawdę? Nie, może załadowało dodatkowe, ale w każdym razie nie da się tego czytać. Przepraszam Was bardzo, tak. nie da się hipoteza tego czytać. Symu... Ale mamy o czym gadać. Ym, hipoteza <laughs> symulacji, że żyjemy w symulacji, Matrix trochę Matrix, a Matrix akurat jest bardzo ciekawym filmem, y, tak mentalnie, y, świadomości, świadomościowo, żeby się zastanowić nad samym sobą i tym, co uznajesz za prawdę, coś. No dobra, no. Niestety, właśnie to jest rzecz, w której ja się tak średnio znam w tej symulacji. No, muszę przyznać z przykrością, bo mógłbym tutaj oczywiście jakieś wywody tworzyć. Znaczy to są tylko pogaduszki, nie ma tak, rzeczy żadnych ale... takich turboteorii tam. Czy są? Wiesz, co? Są publikacje już na ten temat. Poważnie? Teoretycznie ostatnio gdzieś widziałem, mam nawet zapisane u siebie w ulubionych, żeby to przeczytać i. Yy... Zdecydowanie pewnie polecimy tutaj Darka Hoffmana z Seifana. Tak, to jest Bonn. chyba ten film? Tak? tak, to jest ten film. Mm -hmm. Nie pamiętam, bo ja ten film widziałem, ale nie pamiętam, czy on się tam odwołuje do tej pracy, którą ja widziałem, która rzekomo dowodzi istnienia symulacji. Albo to też spopularyzował trochę nasz, nasz nowy Steve Jobs, tak, Elon Musk, który powiedział, że według niego spokojnie moglibyśmy żyć w symulacji i nie mamy. Nie mamy powodu, żeby myśleć, że nie jesteśmy. Mhm. Czyli musimy też dopuścić takie przepuszczenie. Tak. Ale z drugiej strony, jakby się okazało, że tak jest, to ja bym się też specjalnie nie zdziwił, bo przecież o tym też robią filozofowie, filozo filozofowie, filozofowie e, starożytni, czy tam z kultur wschodnich, których chrześcijaństwo nie za bardzo lubi. Rozumiem, nie są skumani. E, ale mówią, że myślimy, Że życie jest jednym wielkim snem. I Ty masz się z tego snu wybudzić. Sen, Incepcja. Incepcja. W ogóle Incepcja nie to był wiem, bardzo, bardzo dobry film, jeżeli chodzi o merytoryczność tego, co się tam dzieje. E, tak mówisz? Jeżeli chodzi A o przedstawienie. Następny? Mm, no, o kosmosie? Interstellar? Interstellar. Boże, jakie gówno. A gówno jednak. Jakie gówno, A, bo. To dla to mnie. Chyba, jak ten... mi się nie podoba, ale wiecie co? Najgorszy film, jaki w życiu widziałem. Który? Bo niestety jest takie skrzywienie w pewnym momencie, że jak ktoś zaczyna studiować chemię, Mm -hmm. To na przykład, jak czyta skład czegoś na etykiecie, to sobie wyobraża te niektóre substancje. Ja przynajmniej tak miałem. Mm -hmm. Że nie tylko je czytałem, ale też sobie wyobrażałem, po co one tam są. Jak się więcej tak myśli na temat nauki, ogląda filmy, to ja konfrontuje, czy to jest w ogóle wykonalne, czy nie, co się w filmach dzieje. Większość nie. A na pewno nie tak, jak jest pokazane. Ale był jeden film, gdzie ja po prostu miałem wrażenie, Gręci. że ten film. Że ten film mnie gwałci przez oczy. Mój to, mózg gwałci film? przez oczy. To jest cringe. Znasz to słowo? Tak. <grafy> to ja bym użył mocniejsze. A, no jeszcze mocniejsze. Jeszcze mocniejszy. To jest wtedy cringe overload. To były podwójne overload. To jest double fupa. no. <grafy> film, który był po prostu tak w... z jakiejkolwiek rzeczywistości i tak nieprawdopodobny. A takie coś? This is too macz? O, jeszcze to jeszcze było za bardziej, mało. Jeszcze, jeszcze bardziej. Mhm. To po prostu było minus 3 na 10. O matko, mhm. ten film. Lucy. Ze Scarlett Lucy. Johansson. A Lucy nie widziałem, a słyszałem, że. Jak tak. to się kupy nie trzyma, to po przede wszystkim. A miało jest... mieć takie konotacje naukowe tam? Tak. A miało. Okay. Tam to przede wszystkim jest zbudowane na dziesiątki razy obalonym poglądzie, że wykorzystujemy 10% swojego mózgu tego. A to tylko. A, faktycznie. Wiesz, i okay. słuchajcie, przesłanie filmu który w pewnym momencie, jak ona dochodzi do tych 100% wykorzystania. Dochodzi swoich, do 100%. Dochodzi do 100%. Matko. I kurde, przesłanie jest takie, że wtedy człowiek zamienia się w pendrive'a. No, na koniec ona się zamienia w. Pe... Spoilery. No tak, właśnie. To jak ktoś chce, to sobie od nich przeskroluje. Tak. Cofnijcie. Ja i tak już powiedziałeś. No tak. właśnie, za późno już, już na żywo, nie możemy Przepraszam, dać. przepraszam. przepraszam. Tak, o, o ktoś tak miał nieobejrzany, i był na minucie, tam godzinie 10, teraz już wie, że jest w pendrive. I ona się zamienia na koniec w pendrive'a. I po prostu tam jest tyle dziur logicznych, że w pewnym momencie ona jest w stanie zmusić ludzi do lewitacji, po prostu wyłączaj mózgi, mhm. i przyjeżdża na miejsce policja tego miejsca, gdzie to się działo. I za chwilę policja normalnie stoi. Pod, pod, w innym miejscu, a ci sami goście, którzy byli nieprzytomni chwilę wcześniej, rozładowują bazuki pod jakimś muzeum mhm. po to, żeby je, żeby je zaatakować. Starszym szukam od, chyba to było u mojego znajomego Dawida Szczepaniaka. Ar, nie pamiętam. Artykuł o tym, że w przyszłości wszyscy będziemy, e, znaczy wszyscy. O to to? Tak. Upgrading humans into gods will be the next uh, coś tam the next billion dollar industry expert claims. To jest mega ciekawe, że Ale to są Tak i, jak, tak jak implanty uh, czy CRISPR Coś jak implanty i co, Ale w skrócie, to jest mega ciekawe. To jest mega ciekawe. Dobrze, mm -hmm. że to, do tego doszliśmy Że tak jak na przykład religia cię uczy, że gości masz wyluzować, przestać się tak starać i po prostu bądź, i bądź dobrym człowiekiem, i tak się staniesz mm -hmm. jak Bóg. To tutaj jest kompletna odwrotność tego, że im więcej ty będziesz lepszy od innych, tym bardziej będziesz jak Bóg, nie? to jest jak szatan. I, i masz, yy, masz teraz taki, taki artykuł o tym, podlinkuję go pod tym. Yy, to on jest mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Yy że ci, którzy będą mieli pieniądze, będą na dużo lepszej uprzywilejowanej pozycji, niż ci, którzy tak, nie, nie będą mieli. Z no, z pewno tych filmów jest. Z z Metropolis to my... samo. No. Filmów o tym, że bogaci się odłączą od biednych jest pełno. Że, że na naszych biednych plecach będą jeździć na swoich błędach <grym grym> bogaci. Um, w skrócie, że... Niektórzy so, będzie... będą biedni? Tak, so, słuchaj. Nie, nie. Nie, nie, niektórzy będą bogaci. Że no nie, będą mieli jakieś takie, wiesz, rzeczy typu no nie wiem, że będą w stanie w sekundę przewyższać kogoś, kto tych technologii nie ma w sobie, czyli tam albo coś szybko mm. sprawdzą, albo ten, wiesz co chodzi, jakieś mm -hmm. implanty, które spraw sprawią, że będą lepsi. Ale ja nie wiem, czy to się nie nazywa efekt Mateusza. Co to znaczy? To znaczy, że ci, którzy mają lepiej, będą szybciej się uczyli niż ci, którzy mają gorzej. A może też to? Matthews Effect. Ale że co? Że, aha, bo będą, aha, bo będą mieli dodatkowe e, te technologie w sobie, że będą się mogli szybciej uczyć. No powiedzmy, ktoś ma y, taki sam talent w szachy, mhm. Ale jeden trafia do szkółki i czy... zaczyna się szybko uczyć, a drugi nie. I potem, kiedy ten drugi próbuje dojść, to już jest między nimi różnica, mhm. i cały wysiłek jest tak, jakby inwestowany w tego, który już jest lepszy i zdradza większe predyspozycje. To nie to nie, to my... czy wiesz, nie no. wiem, czy wiesz, co jest jednym z głównych czynników, żeby Twoje dziecko dostało się do hokejowej ligi Nigel w no Nie Nie będę strzelał no. nawet. Miesiąc urodzenia. Aha. Styczeń jest dużo lepszy niż grudzień. Bo dlatego że nabory do grup treningowych są rocznikami robione i w wieku 6 lat do tej samej grupy trafia dziecko, które ma 6 lat i 11 miesięcy i 6 lat i 1 miesiąc a pierdoły no znaczy nie pierdoły ale... I, i fizycznie lepiej rozwinięty jest ten starszy dzieciak na tym mhm. etapie bo on przeżył no prawie 10% więcej życia mhm. ma 10% więcej życia za sobą on jest lepszy więcej wysiłku się inwestuje w jego rozwój a ci słabsi fizycznie poza tym jeszcze odpadają po drodze bo sobie nie dają rady jak się spojrzę na wykres, kiedy są w, w NHL, czyli w bardzo fizycznym sporcie hokeju, kiedy są urodzeni zawodnicy, to jest równia pochyła. Najwięcej w styczniu, najmniej w grudniu i hmm. po drodze coraz mniej. Może to też korelacja korelacja. To jest twój talent. Może, może taka... jest twój talent. O, okay. Kiedy się urodziło? Nie, ale wróćmy do tego, do tych, do tych bogów, bo to mnie mega fascynuje, że to może się stać poważnym problemem. Że się po prostu tak podzielimy na tych lepszych i gorszych, jak nigdy serc. wcześniej. Jak nigdy wcześniej, stary ma no, to sens. Jak nigdy wcześniej i to i to jest najgorsze, że tak jak sobie teraz lataliśmy Trzeba, z tymi że dżidami, w tych lepszych. Nie będę chciał być w tych lepszych, bo ja nie będę, <grym> wiesz to tak jak ostatnio um, mi się spodobało, to było um, film nie będę tu politycznie zajeżdżał, ale film Noc na zmianę. Mm. na YouTube jest. Widziałem. To było odwołanie rządu Olszewskiego. To jak tam Olszewski stał, to mówi, że ja nie biorę w tym udziału, ja to pierdolę, mam was w dupie. Żeby spojrzeć w twarz człowiekowi. Dokładnie, żeby na stare lata spojrzeć. bardzo dobre słowa. I ja, ja bym. Och, aż mnie teraz przynajmniej tak przetrzepało, że ja nie chciałbym nigdy w życiu na stare lata tak być odłączony od ludzi, że swoim, że ja jestem, że nie mogę spojrzeć w oczy drugiemu człowiekowi. To jest dla mnie tak przerażająca wizja. Ale to jest realna wizja. Właśnie! Wydaje dlatego, się. dlatego mnie to przeraża, bo jest realna i to bardzo. No. Okulary snapchata stary no. no. Tym bardziej, że już nawet na poziomie genetycznym próbuje się modyfikować płody ludzkie. Co? GMO? CRISPR, tak zwany. CRISPR? Tak. Czym CRISPR? Tak się nazywa. Czy takie ludzkie, ludzkie GMO? Że... Znaczy. A po co to robią? Żeby udoskonalić te, te, te człowieka, żeby był lepszy? bez R CRISPR. Aha, CRISPR. O tak? Tak. Matko. To jest taki... Yy... Cluster regular, Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. To jest taki no, narzędzie, którym można, mówiąc brzydko, zmienić małego psa w dużego psa. Yy. Ale bez yy, krzyżowania, tak? Bez, bez krzyżowania, po prostu modyfikując jego materiał genetyczny bezpośrednio, bo yy, do tej pory to było bardzo trudne. CRISPR sprawia, że za 15 dolarów dosłownie można I to zrobić. I z tym zrobić. mam problem, stary. Z tym mam problem. Eee, trochę. Trochę mam problem. Żeby ludzie się. No nie się... będą pytali będzie odcinek o CRISPR-ze, ale po wakacjach. Pewnie. <noise> że, że ludzie się bawią w Boga trochę. Z tego mnie to zastanawia, bo jakbyśmy wszyscy byli dobrzy i nie mieli tych takich, wiesz, tych pokus typu być yy, lepszym. Yy, tam, wiesz, wiesz, że ludzie potrafią być straszni. To super, to mogą się bawić, ale nie są. I trochę mnie to przeraża. Może niepotrzebnie, może świruję, może bo jestem za młody na takie świrowanie. Jakbym miał 70 lat, to było dużo bardziej uzasadnione. Jezu, świat zwariował! Ratujcie się wszyscy! Ale, ale to nie nie, do, nie wiem, czy to dobrze. Dobrze? To jest. Czy dobrze i nie To pytanie. Bo takie ja odpowiedzi mam w dupie. Dobrze, Dobra, dobrze, i dobrze tak, jak ja na to patrzę. Ja jestem strasznie zafascynowany tym, że mamy taką technologię. Naprawdę jestem strasznie zafascynowany tym, że mamy taką technologię. I strasznie mam wątpliwości odnośnie tego, czy będziemy w stanie ją dobrze wykorzystać. Mhm. Wierzę, że tak. Ale rodzi się też inne pytanie. Mhm. Malaria przenoszona przez komary. Czy zabiłbyś wszystkie komary, żeby się pozbyć malarii? Yy, a jakie są implikacje? No właśnie, nie wiemy. A nie wiemy, bo a tak nie możemy policzyć? Tak występują komary, że tak naprawdę nie wiemy, jakie są implikacje w poszczególnych niszach ekologicznych. Nie możemy jakoś się zastanowić, że tak, to Na przykład tak, okay, zrobimy badania też... w Kalifornii uh -huh. i wyjdzie super. Bez komarów dajmy sobie radę. A Afryka sobie nie da rady z jakiegoś powodu. Uh -huh. I to jest pytanie, no bo teoretycznie CRISPR, to o czym mówimy, daje narzędzie do, powiedzmy, sprawienia, że komary staną się bardzo szybko bezpłodne. Mhm. Uh -huh. Albo zmodyfikujemy komary tak, że przestaną być zdolne do przenoszenia malarii. Mhm. Mamy pięć rodzajów malarii. Tak? Tak. Jest yy, zarodziec malaryczny, ruchliwy, owalny, małpi i sierpowaty. Jest pięć rodzajów malarii i one ewoluowały stopniowo. Nie jest powiedziane, że jak uodpornimy komary na te pięć, to nie pojawi się szósty, który będzie jeszcze gorszy. I teraz, czy zrobiliśmy dobrze, czy źle? Chcieliśmy dobrze. Chcieliśmy dobrze ten argument. No. Chciałem dobrze. To jest kwestia tego, jak będziemy z pewnych rzeczy korzystać, ale nigdy nie będziemy mieli gwarancji, że korzystamy dobrze z tych rzeczy. Mhm. Możemy się starać tylko, żeby korzystać tak dobrze, jak się da. Nie, no bo teraz tak, możesz powiedzieć dobra, to nie rozwijajmy tego CRISPR-a, skoro możemy nagle zacząć się bawić w Boga. Może ktoś tak powiedzieć, i to no, będzie uzasadnione. Ale tak bym nie powiedział, Ale uważajcie. Ale, ale to może być uzasadnione, jeżeli by ktoś tak powiedział. Ej, no zaraz zaczniemy modyfikować ludzkie płody i będą super ludzie, a my co? Mhm. Stop. No ale tym można wyleczyć choroby genetyczne, których inaczej się nie da wyleczyć. Mhm. Potencjalnie można tym leczyć ludzi, którzy mają postępujący paraliż. Mhm. No to są takie argumenty, Bo. wiesz Zamykające gębę, ale Nie ma dobrej odpowiedzi na niektóre pytania Wiesz, no z, każdym, z każdą nową rzeczą Trzeba się najpierw nią nauczyć korzystać Czyli przychodzi jakiś typek do plemienia i mówi Ej, zrobiłem nóż Patrzcie, możemy ciąć kokosy Czy tam cokolwiek, nie? Tam mięso się będzie lepiej kroić A ktoś sobie myśli Hej, hej, jak można ciąć mięso Lwa, to można też ciąć mięso ludzkie To ja sobie wezmę ten nóż I sobie zabiję tego typa więc właśnie z każdym nowym wynalazkiem wiąże się coś nowego. Nie? To jest takie. Żyjemy trochę, może młodzi ludzie tak mają, starsi już pewnie to ogarnęli, że nie każda nowa rzecz jest dobra. Z Uberem na przykład. nie? To jest takie zachwieśnięcie czymś nowym, a potem się okazuje, hej, stop, 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 stop. Uwaga, uwaga czekaj, zastanówmy się najpierw, czy to na pewno jest dobre, czy nie. Um, I właśnie tak, wiesz, i to trzeba to tak się chyba ostrożnie poruszać po tym terenie, żeby starać się tak jak słoń w składzie porcelany. Tak, tak chodźmy, żeby nie poniszczyć za bardzo. Wiesz że mi chodzi, czy zbyt no merytorycznie gadam? Nie, no rozumiem o co chodzi mniej więcej. O, matka. To, ale, to, ale to jest no, zdecydowanie prawda. Tak jak mówię, no, nikt nie da ci patentu na nieomylność. Mhm. Nikt nie da ci patentu na nieomylność. Kto wie, czy na przykład, jak zaczniemy modyfikować ludzi, to nie obudzi się jakiś ukryty, wyciszony gen w pewnym momencie, który jest fragmentem retrowirusa. I totalnie z... było to nie do przewidzenia. Nie? I totalnie było to nie do przewidzenia. No to teraz źle czy dobrze, że się próbowaliśmy, że próbowaliśmy wyleczyć choroby genetyczne. I wracamy do intencji starej. Jaka była intencja? Ale czy tylko według intencji? Będziemy oceniać też? To już są tak bardzo moralne rzeczy, że. Nie może być tylko według intencji. Chociaż nie wiem, czekaj. Z Hitlerem na przykład. Intencje miał jakie? Wielkie Niemcy. Ale według niego. On myślał, że robi coś dobrego, nie? Wiesz, że argument z Hitlerem zabija każdą dyskusję. Tak. Ale to pierwsze, co mi przyszedł do głowy. Wiem, to jest w internecie, ale my, my gadamy, a to w komentarzach zabija każdą dyskusję. Aha, dobra. Co tylko w internecie, w komentarzach. Nie, no nie wiem, nie wiem. Dobra, to są zbyt trudne moralne problemy. Bardzo trudne. Dobrze. Dlatego czyli... ja wolę się tym na razie fascynować. O, mm -hmm. Ja się wolę tym fascynować. Trochę mm -hmm. oszukuję, odkładam to może, tak, to taka prokrastynacja moja moralna, mm -hmm. ale ja tym Krisperem się fascynuję. Wracając do tych, do tych ludzi, co będą bogami. Gdzie to było? Zgubiłem. E, A to okej. Okay. Załóżmy, że masz, stawiam cię w, taki, w takim kazusie moralnym. Mm. Załóżmy, że masz możliwość dołączenia do tej sfery ludzi, którzy sobie na to pozwolili, Twoja działalność YouTube się rozrosła, masz wiesz, masz w folerę hajsu. Mhm. Dołączasz czy nie? Dołączasz. Czy, czy bronisz wartości? Dołączam. Dołączasz. Dołączam. O ty skurczybyku ty. Bo e, jeżeli ktoś może coś zmienić w takim układzie, to tylko ktoś, kto jest w swojej górnej warstwie. Z dołu już nie mam nic do powiedzenia. To jest jedyne miejsce, gdzie można mieć wymierny wpływ na to, co się dzieje. O, to prawda. Z dołu może tylko narzekać, że nas zniszczą. Tak, można tylko narzekać. Ale to pokręcone wszystko. Bardzo. Dobra. Nawet nie myślałem, że tak bardzo, to pokręcimy. No, pokręciliśmy, ale no, to dobrze, że będą z... pytania z internetu, ja z... będę mówił, że zabiliśmy dźwięka ludziom. Najdziwniejsza no i... wagina, no to proszę kaczkę krzyżówka. Teraz, teraz patrz jaki teraz będę e, internetowy. Jesteśmy ciekawi hmm. waszego zdania. E, pamiętajcie, żeby zostawić komentarz pod tym filmem. I napiszcie, co myślicie o tym, tak, czy Ale ludzie... koniecznie zasubskrybujcie zasubskryb... ze dzwoneczkiem, kanał Włodka, po więcej takich ręki. Smash, that like button! <sad> klikajcie łapkę w górę. Nie, Pamiętajcie, nie, że im więcej klikniecie łapek w górę, ty, tym do większej liczby tak. osób dotrze ten film. A to jest wartościowy a to jest przekaz, wartościowy. Przekaz, właśnie. Więc My kliknij ja teraz. Stworzy... Się... nawet nie wiecie ile się produkowaliśmy, żeby stworzyć tylko, ten wartościowy przekaz. Tylko że drop rate e, przy oglądalności takich e, odcinków jak ten ten długi jest taki, wiesz, że teraz są trzy osoby, nie, nie, tak. Dobro, kliknę, kliknę. Poczekaj, mamy cztery. Radki. Dobra. Dzięki. E, dzięki ci, Dawid. Nie ma sprawy. Posiedzimy jeszcze, bo ty masz później, nie, nie tak, która jest tak? godzina? 14:20. No może rozmawialiśmy. No, tu mam. 2.26 gadaliśmy. No, to krótko. Myślałem, że jakieś rekordy padną. Nie, nie, bo ja nie ja chcę, bo ludzie się zanudzą. Nie klikną, jak będzie za długi. Tak? Czy nie? No, czy... Nie, no. nie, 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 Już zdecydowałem, trzeba się trzymać swoich decyzji. Ludzie będą krzyczeć. Wodek, jeszcze we. go weź. Jeszcze go weź. Jeszcze go... Tak? No, jeszcze? To pef, stary. Znaczy nie, a ja mówię wtedy nie. Ja mówię wtedy nie, bo, bo, bo ja już jestem... <laughs> Nie, naprawdę, już kończmy. Format właśnie idealny, dwie osoby w kontrze, ty byś tak duchowo mnie atakował i cię naukowo. No. Konwencja. No widzisz, to, to może, może powtórzymy. Ja mam w planach zapraszyć gości częściej. Tych, którzy będą fajni. Ty na pewno wyszedłeś fajnie. Ja już ci mogę powiedzieć, że ludzie... ludzie... O, tak, o, Włodek, przestań. Um, no, że ludzie cię lubią. Miło to. mi słyszeć, ale ja nie, nie wiem, za co mnie lubią. Za to, że jakbym miał strzelać. No. Że mówisz konkretnie i nie robisz z siebie gwiazdy. A to jest. Yy, no nie mam czasu, żeby robić gwiazdy. A inni też nie mają, a robią. Yy, no to Nara. No. Dzięki <laughs> tym, którzy wytrwali do końca. Pa.